jak byłam na tym. Moment. Bo to tak. I'm sorry for the delay, ale po prostu mieliśmy kończyć mniej więcej, powiedzmy, kwadrans przed zajęcia i oczywiście jest tak, że chwilę, bo tylko jeszcze, żebym się spóźniona, żeby nie zgonić. Anyway, profesor, mamy troszeczkę chorą, w sensie ma gorączkę i tak, no widać było, że się nie czuje najlepiej, o tak powiedzmy najprościej, już wam zaraz udostępniam obraz, tylko się muszę poprzełączać, bo tak jak mówię, jestem na biegu stream i muszę, oczywiście widzę wszystko. Czemu nic nie chcę działać tak, jak ja bym tego chciała? Chwila, muszę usunąć. Okej. Okay. Właściwości. TV. No. Albo mam nieważne. Miałam wyłączony obraz z kamery i miałam takie... What? Jak to nie widać? Przecież powinno być widać. Chwila, się muszę... Tak. Do góry. Podciągnąć troszkę, bo mikrofon tak siak nie będzie zasłonić. Troszeczkę. Może jednak się obniżyć. Schować drugi podbródek. I widzę, że troszeczkę kamerka. Kamerka teraz troszeczkę nie chce współpracować. Excuse me, naprawdę, ale... W każdym razie profesor była troszeczkę chora i tak... Wiadomo było, że jak się zadaje pytania, to już taka... Nie żeby mu ci o niej jakoś, ale widać było, że już jest taka zmęczona po prostu. Dziewczyny z mojego roku, zamiast twierdzić, że... No wiecie, warto by może w takim razie jakiekolwiek mamy pytania odłożyć, żeby napisać pani profesor mailem czy coś, żeby ona sobie... na spokojnie odpowiedziała, jak się będzie lepiej czuła. No. Po co? Po co, jak można teraz biedaczkę zasypać pytaniami, jak ona właśnie, bo widać, że ona się tak, że jej się plączy ten język, że ona nie bardzo wie, co powiedzieć. I tak wiecie, siedzimy, ja mówię, kurde, za 2 minuty streamu, mówię, przepraszam pani profesor, ja muszę iść. I poszłam. Powiedziałeś, że to w porządku, żeby nie było, nie jest tak, że sobie stwierdziłam. Więc mi jakieś takie brzydkie... Widzicie, takie farfocle mam na górze. Nie wiem, dobra, nieważne. Będę to naprawiać kiedy indziej. Dzisiaj jest tak bardzo, bardzo na biegu. Próbuję jeszcze naprawić kamerkę, bo widzę, że wyglądam dzisiaj fenomenalnie tragicznie. Dobry dzień na odpalenie kamerki. Oh yes. Give me those nightmares, daddy. Może jeszcze zrobię tylko tak, troszeczkę się... A powinno być dobrze, nie? Włączę podgląd dla kamery, licząc, że to sprawi, że ona nie będzie aż tak zacinać. Chociaż widzę, że i tak zacina. No god damn it! Nie wiem, co zrobić, żeby ta kamera tak w miarę nie przycinała, tylko była taka w miarę płynna, bo telefon po prostu ten nie jest w stanie jakby dobrze tego przekazywać. Właśnie, tego pewnie nie zmieniłam tytułu, co nie? Jestem po prostu tak sfrustrowana, bo to nie wszystko tak miało być. Miało być zupełnie inne podejście. Nie, ponieważ... Nie, chyba jeszcze nikt nie używał jak na razie. Ale chwila, bo muszę zrobić edycję trans. Tak, nie naprawiamy Miłowa, tylko jest... Jestem farmerem. Jakbym... Jakoś tak dziwnie się odwracała, żeby czytać to dlatego, że no skoro telefon robi za kamerkę, to ja używam... Tam, przy tego się zminimalizowało. To ja używam tableta. Znaczy właśnie wiem, bo mówisz, po prostu tyle się dzieje, że nie zdążyłam zmienić, ale jest Stardew Valley. Bo jakoś tak myślałam, czy by nie odrobić tego, że w piątek nie mogłam mieć streama, ale jakoś tak...
Nie mam kompletnie w ogóle ochoty na Simsy. Dlatego ostatnio przecież na kanale, chwilę może jeszcze tak troszeczkę pomniejsze, bo zazwyczaj właśnie są jakby problemy z tym, jak powiększę to, że ta kamerka tak się trochę zacina, więc po prostu dajmy defaultowo, jeszcze powiedzmy, że jestem jakoś w tym obrazie. W każdym razie, no jakoś tak, no, dlatego właśnie ostatnio się pojawiają nawet na kanale te bardziej przeglądy miasta niż jakaś rozgrywka, bo ja po prostu zwyczajnie nie pamiętam, kiedy mi ostatni raz zbrzydły tak Simsy. Chyba w gimnazjum, to było tak, że nie grałam potem ładne parę lat, ale po prostu tak totalnie nie chce mi się ich odpalać. Co to jest za... A, to jakieś roślinka. Miałam takie, że to jakieś nagie coś z jakimiś liśćmi siedzi mi w domu. Ja chciałam postawić koło TV. Czemu nie mogę tutaj postawić kwiatka? Bullshit. Dzisiaj woda jest walona z kubka, a nie z tego z... O, tu postaję blisko pieca, żeby się mogła spalić. On jest z butli. Mamy... Więc jeszcze se sama muszę drzwi otwierać do farmy. Aaaa! Gdzie są sługusy, kiedy ich trzeba? O, ziemniak. Potato chan. Dobra. Nie wiem, czy mieliśmy coś specjalnego sadzić, więc lecimy po prostu z koksem. Żeby najpierw to wszystko podlewamy. Ktoś, pamiętam, pokazywał, że na Discordzie, że mu strasznie po podlewaniu w ogóle roślin poszły te. Tak mu energia spadła, że się można było popłakać. Zastanawiam się, czy jest w takim razie na przykład u mnie tutaj sens rozwijać farmę, jak to się właśnie też ma tak skończyć. Out of water. W sensie wiecie, że będę szła rano na podlewanie i to będzie koniec mojego dnia pracy. Właśnie to... Tak teraz... wdech i wydech z nerwów, tak teraz trajkoczę, zamiast się uspokoić i mówić jak człowiek. A po prostu się zachowuje jak jakaś Katarynka. No spokojnie. Sama się uspokajam. Hashtag self-help. No, tu są kalafiory, a tutaj są te śmieszne te. Właśnie, mogę zmienić znaczki. Zmienię znaczek z tej sadzonki na takiego legitnego ziemniaka. W sensie zamiast opakowania sadzonek. To wtedy też tutaj będę mogła dać nasiona, jak będę miała takie poletko dla randomowych nasion. O. Ale po tej to jest takie krzywe, czy... O, czemu to nie może być takie... Takie, wiecie, tak ładnie po środku. To jest tak... koifnięte. Sprzedaję koifniętego ziemniaka. Nie wiem, czy to nic nie zmienia, ale sprzedaję koifniętego ziemniaka. Będziemy teraz podlać psa, żeby miał co pić. Dzisiaj mieliśmy chyba iść do dungeonów, więc idziemy. Nie wiem, czego dokładnie stamtąd potrzebujemy, ale na pewno czegoś potrzebujemy. W sumie też przydałoby się, żebyśmy wrócili przed jakąś taką dosyć późną godziną, bo trzeba by się przejść do miasta, sprawdzić, czy ktoś może nie ma urodzin i czegoś jak zwykle od nas nie chce, nie oczekuje, że dostanie w łapę za istnienie osiema. O. Nie no, kto by mógł w takiej małej wiosce się tak zachowywać? No wątpię, żeby te dzieciaki były takimi potworami. Chyba, że są, to wtedy, żeby ich tam pies mierdał nosem. Po stopie, jak próbują spać i im przeszkadzał. Skudne dzieciaki. Dobra, czy potrzebujemy czegoś specjalnego? Nie wiem, myślę, raczej próbowała po prostu szukać zejścia. Żeby tam po te ametysty i tak dalej może zejść, bo to się nam może przydać, więc jakby myślę, że będę w miarę się starała może omijać walki i po prostu po zejście ten. No. I dobrze. Dobrze, przynajmniej mam też moją Wikipedię pod ręką, z czego będziesz miała młoda wykład. No, traf się tym kilo. Ej, w ogóle, nie mówcie mi, że ja zejścia nie znajdę. Już się zaraz popłaczę, prawie pierwszą jaskinię całą przekopałam. Muszę chyba zacząć sobie robić żarcie, bo podejrzewam, że bez żarcia to może być ciężko. Tak wiecie, patrząc przyszłościowo. To nam tu zaraz podejdzie. Spadaj. Spadaj, sam się zbadaj. O nie, zranił mnie. Delikatny. Fuj, slime. No,
strzelam, że będzie gdzieś. No, gdzieś po tej stronie wykopię. Ore, ore! Skoro już tu jestem. Oczywiście nic ciekawego. Bo kopru chyba tak siak będziemy potrzebować, bo jest ten, ten. Ten typ opowiedział chyba, że jak będziemy mieć dużo. Ore, ore, i geotka, to będzie nam mógł ulepszyć narzędzia, to nam się przyda. Ja nie mogę, jak ja mam pecha do tych przejść. Znaczy wiem, że mogłam zjechać windą i sobie jakby trzepnąć troszeczkę tych poziomów, tylko właśnie zamysł był taki, że no przejdę, żeby właśnie po drodze troszeczkę materiałów nazbierać. Teraz widzę, że był to ogromny wybór, bo już jestem. Jednak nie ma sensu, ja stąd wychodzę, nie? Trącę was wszystkich. Mokry pies, naprawdę. Po czystych stopach. Nosem w śmietanie ubrudzonym, o królik. A widzisz, nie wiesz, a ty nie wiesz, nie wiesz, jak smakuje smalc, naprawdę nie wiesz, nie wiesz, nie jadłeś go wcale. Ja ci powiem, że ja też ostatnio miałam takiego zonga, bo ogarnęłam, że z jedną babką mam dwa przedmioty. Jakoś tak zawsze byłam przekonana, że to są są te same przedmioty, w sensie jakby, że ona po prostu prowadzi i ciszy niej wykład, bo generalnie jakby się mniej więcej w tej samej puli tematów poruszyliśmy, ale się okazało, że nie. I miałam takie, ups. Dobra, Ojeny dzisiaj ma Hailey. No zdarza się, no jak... Ludzie wolą Simsy, to już nie moja wina. O, dogoterapia. W poniedziałki ja gram w co chcę. Gram dzisiaj więc w Stardew Valley. Jutro może też rano się coś odwali, bo jutro chyba nie mam praktyk. Właśnie przez koronę, więc będę rano pewnie. Moja droga dogoterapio, weź mi powiedz, co Hailey. Czyli wystarczy, jak dam tak jak takiej typowej lasce jakiegoś kwiatka i ona da mi spokój? Leak. To pickle. Holy pickle, I'm a darn it, Nicole. Idziemy po Lika, bo chyba zostawiłam sobie. Tylko pytanie, kim jest George? Who is George? Gdzie jest? Zaraz ogarnę, kto jest George'em. Myślałam, że to on, ale nie, to jest Louis. Nie ty. Ojej, no nie. W ogóle czemu nie mogę być z George'em? Co to jest w ogóle za jakaś dyskryminacja, tak? Że mogę być sprężnymi, młodymi facetami, kobietami, whatever, a kurde, ze starym mężczyzną na wózku to już być nie mogę. A może ja chcę, a może ja go kocham za to, jaki jest. I chciałabym się nim zająć. Jak ktoś powie, że on mnie nie kocha, to powiem, że nie, on nie ma wyboru. Kurde, gdzie jest Lik? Nie mam Lika? Myślałam, że któryś z tych to są właśnie takie Spring Onion, to mi się skojarzyło, no to gówno, a nie mam Lika. No to trudno. Trudno, naprawdę. Ale to bierzemy i bierzemy geotki i zobaczymy, co nam typ opowie, jeśli chodzi o możliwość jakby przerobienia ich. Dafido, ile masz? Mam chyba... Nie no, niechcący raz uderzałam, jestem jak zostać, fuck, ale Dafidoil, mam nawet srebrnego, dobra, damy jej srebrnego. No. Stuasz się pewnie porobi ze szczęścia, że damy jej Dafidoil. Dafidoil, Dafidoil. To w sumie brzmi jak Catcher Daffy. Kuba guzik. W ogóle co to ma za znaczenie? Tak, Dafidoil, Gosia, powoli Kuba guzik, guzik, sra, ta, 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 ta. Dobra, gdzie znajdziemy tę blond wywłokę. To może być ona, ale za parę lat. Wiem, że ona chyba mieszka tutaj z Alex. O pogrzebie jej w śmietniku będzie romantycznie. No. No i... Nie? Myślałam, że tutaj mieszka Alex i ta blondzia, ale nie, tu chyba mieszka ta mama. Nie, one mieszkają obok. Tu mieszka mama z dzieciakami, a tutaj... O ja, Broken City, też jej mogę dać na prezent. Siema, gdzie twoja wywłoka, znaczy siostra? No, nawet nie wiem, czy ona tam jest, bo się nie mogę odzumować. Wracaj tu, wracaj! No, co hajdzia do Liza? Dobra, już się nagadałam, są won! Dziękuję, możesz sprawdzić, gdzie się ta wywłoka plącze.
muszę teraz biegać po mieście i szukać Disgusting. Ona powinna stać pod moją farmą i czekać, aż jej dam jej prezent. I potem powiedzieć, dziękuję ci, panie, za te hojne dary. Ale zobaczymy, czy on ma coś fajnego w śmietniku. O ja, śmieci. No. No, no, on się dopiero co... się wziął zamknął 10 minut temu i no ja nie wierzę, jakbym nie szła dać prezentu tutaj we Włoce, to bym, kurde, zdążyła. Naprawdę. Hailey już jest po prostu skreślona z listy potencjalnych waifu. No idź. Chcę ci pogrzebać w śmietniku, ale musisz wejść do chaty. Już. Po prostu musiałam. Dobra, tu jest ten. Menon, czy ktoś w ogóle zwrócił uwagę? No i co z tego? Czy żeby mi co najmniej z tobą ta. Eny, stara baba się czepia. Fontanna. Szybko! Szybko wraca do domu. Łeło. Ferreło. Czy jest już w domu? Wybiegniemy jej na spotkanie. Hailey! I love you! Chyba, że już poszła do domu. Nie wiem, jak szybko tutaj postaci chodzą. Chyba poszła do domu. Błagam, tylko niech ona się nie zamknie w pokoju, nie? Jest dopiero 17, proszę cię. Proszę cię. Niosę ci nad swoją głową tego pięknego kwiota. Chodź. Hailey! Jas, pysz, jas. Tak. O, udawaj, jakbyś nie wiedziała. No i dzięki, teraz ty mnie kochasz? No halo, ale może coś ten, nie wiem, halo. Oddawaj tego kwiata w takim razie, jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Bo chociaż daj mi pogrzebać w śmietniku. Nuda. Nuda! Co w tym w swoich przygarach? A no to w sumie może jednak ma jakieś szanse. Jak ma stać w przygarach, to może to jest jednak kobieta dla mnie. Ale no przegapiłam tego cholery od geodek. Tego jest mi szkoda. Poszukałam tej. Nie wiem, nie wiesz przesady może. Niech sobie żyje kobieta swoim życiem. Ja w ogóle chwilę się alt tabnę. No chyba jakoś kamerka dziadku może. W ogóle przyciszyłam troszeczkę ustawienia audio, więc nie wiem, czy w ogóle słychać grę jakkolwiek, bo tak odpalam powtórkę ostatniego streama z przebudowy, bo miałam takie, no sprawdzę sobie, jak tam wygląda sytuacja, czy się wszystko dobrze nagrało, po czym słyszę, że mnie praktycznie nie słychać i miałam takie, nie no fajnie, że... Kurde, ludzie ze mną gadali, ale nikt nie powiedział, ty kurde, muzyka jest trochę za głośno i jak teraz jak już pobrałam, to jest takie shishlu i z tego się słuchać nie da. Tak. Miałam ogonać programy, żeby się nauczyć. Ile był wart ziemniak? Pewnie dużo. Zdążyłam już zapomnieć, że jeden ziemniak to jest 80. Pog. To dobrze. Your progress has been saved. Dobra. Witamy nowy dzień. Ojej, ktoś znowu czegoś chce. Jak zwykle. Bla bla bla. Tylko babciu, ja już poszłam do biblioteki i się zdążyłam dowiedzieć, także no niezły Internet Explorer. Ale dziękuję. Właśnie od razu nakarmimy psa wodą. To jest jakaś, wiecie, dieta. Kito daje dla psów wersja jakaś super hard. Do ukończenia. Normalnie jak ukończysz taką dietę, to dostajesz achievement. Taką plakietkę, brawo! Przez miesiąc żarłeś tylko wodę, congratulations! Dziwi nas, że jeszcze żyjesz. Dobra, weź tam. Podlewaj, czysko. I znowu pewnie pójdziemy do dungeonu, bo muszę tam podrobić rzeczy i znowu będzie kurde, że wyjdziemy i będzie kurde, ach. Chyba pojadę tym razem windą, ale najpierw chcę ulepszyć te rzeczy, bo jak będziemy miały lepszy kill off i czy tam mieli lepszy kill off i lepszy miecz, to będzie się po prostu łatwiej tam przebijać. W ogóle pochwalę się, że się uczę niemieckiego. Po raz pierwszy w życiu, osiema psem, uczę się tak... Kurde, na wodę... nie umiem na to zwracać uwagi. Po raz pierwszy uczę się niemieckiego, tak powiedzmy, dlatego, że faktycznie chcę, bo zazwyczaj to było takie, o dobra, bo się uczę na sprawdzian, bo coś, bo jednak spróbuję, ale nigdy nie było takiego, że jakby faktycznie chcę się uczyć z zamysłem takim, że chcę się nauczyć. I tym razem się tak uczę i myślę, że
no widać postęp, ale jednocześnie też widać to, że się kiedyś troszeczkę tego języka mimo wszystko uczyłam, bo to są takie rzeczy na przykład, które do tej pory pamiętam tak z biegu, na przykład to, że jakie są końcówki czasowników, macie EST, NTM. Jakoś tak po prostu zawsze pamiętam. LIK! Czy to jest LIK? O! Zdążymy jeszcze? Zdążymy. Makes George happy. Ja wierzę, że fizycznie nie jest to możliwe, żeby ten mężczyzna był szczęśliwy. Ale fajny żart. Fajny żart, nie powiem, że nie. Och, Żorżyku. Żorżinio. Żorżalon. Co się dzisiaj dzieje? Nie. Pam ma w czwartek i potem ma ten Shane. Tyru, Shane. Like a Shane, bo... nikt nie widział, nikt nie słyszał. Ja pamiętam jakieś rzeczy typu na przykład Krankenwagen, Kugelschreiber. Najwięcej rzeczy pamiętam z podstawówki. No masz. Tak. Coś więcej masz mi do powiedzenia? Aha, czyli kurde, ja tutaj spełniam ci twoje pragnienia, przynoszę ci, jak sam stwierdziłeś, że to perfect click, a ty do mnie... Nie... Czy mogę to ubrać? Ktoś mi o tym pisał, że można czapeczkę sobie zrobić. Yes! Teraz jestem spełniona. Teraz jestem, kurde, życiowo spełniona. Naprawdę. Nic mnie już bardziej w tej grze nie ucieszy. Nie ma fizycznie takiej możliwości. Miałam z nią pogadać, ale w sumie idę sobie zrobić lepsze narzędzia. Sayonara. No ale generalnie jestem obecnie na momencie takiej, wiecie, uczenia totalnych podstaw i tam muszę tłumaczyć zdania w stylu, żeby tam... Dzięki. Żeby się tam nauczyć jakichś takich podstaw, tam na przykład tłumaczę, że o, tam iść B9, Freud, nie Freud, Fraud. I wiem, taki tam, że piję mleko, bla bla bla. No, to 2000 są lepsze. Szkoda, że nie mogę ulepszyć jakby tego, co na głowę mam, nie? Ale kurde, widzę, że jeszcze mi trochę golda brakuje. Ja mogę chociaż otworzyć geotki? Może coś tam będzie ciekawego. Dostałam... kryształ ziemi. I ziemię! Nie, tu klej. Prawie. Thunderek chyba już zaniosłam. Jestem jabłkiem. A lubi pani jabłka? W ogóle, czy mogę mu zanieść jakieś te syfy? Czy to jest tak, że ja tam mogę naprawdę postawić dosłownie wszystko? Mogę na przykład, nie wiem, sobie postawić... No, może nie dosłownie, ale że mogę sobie gówno postawić i powiedzieć boom. Donate to museum. A nie, czyli dobre jest ograniczenie. To masz Gunterito. Albo nie chcę postawić to w innym miejscu. Chociaż nie, jak to może iść? Idziemy tak... Jak idziemy tu, to tu tak będziemy szli, potem tu, 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 tu. Jakiś dziękuję chociaż może? Buraku skończony? Mało dzisiaj piłam. Znaczy ja generalnie ogarniam zawsze, że mało piję, jak właśnie zaczynam mówić, bo jak przez większość dnia nie mówię i nic nie piję, to jest takie... Nic się nie dzieje, ale jak nie mówię, znaczy nie mówię przez większość dnia i przez to też nie piję i potem się odpalam z mówieniem, to czuć. I czuć, kurde, daję. No siema, Elo, coś powiesz ciekawego? Wątpię, ale spróbujmy. Wow. Nie mogę, ale on kocha siebie. Mnie powinieneś kochać, ja jestem warta miłości, tak? Zapamiętaj to sobie. Jak ja lubię tą muzyczkę, no jest taka chillkowa. Myślałam, żeby sobie troszeczkę sama nie pograć na boku w Stardew Valley, ale stwierdziłam, że może być właśnie taki problem, że no potem zwyczajnie im się odechce grać ewentualnie na streamach, a mi się... Nie sądziłam, że mogę to zebrać. Fajnie. Bo mi się odechce po prostu być może grać na streamach, a nie chciałabym.
Nie zbierz jakutki. Salmon berries? To jest jagoda z tych z rybek w takim razie? Dobra, może nie będę biła kobiet kwiatkiem, jak już to doniczką i schodzimy. Schodzimy i bijemy te zielone slajmy, bo nie wiem z czym to zrymować. Ale to paskudny dźwięk wydało. No dosłownie jakby się wzięło i się zesrało, nie? Strasznie jest ciemno. Zakładam, że pewnie jest jakiś magiczny item zwany, nie wiem, jakąś latarką czy hełmem ze światłem na głowę, ale go nie posiadam, więc zakładam, że znaleźć. O! Mam do znalezienia przejście będzie ciężkie, ale. Jestem za. Boję się na to wejść, bo tak ruchome piaski. Nie, jest bezpieczne. No to przynajmniej ten kryształ ziemi nam się zwrócił, bo już mi trochę było szkoda, że oddałam to temu typowi. A tak to się nie ma czym przejmować, bo tak się jak do mnie wrócił. Ha, widzicie, dobro wracam. Caring is sharing, or jakkolwiek to będzie. O! Czy to już zrobiłam? Czy mogę być przyjęta do gildii? Ulala. Jestem ciekawa, co mi da ta gildia. W sensie, że to będzie takie na zasadzie: o hej, jesteś w gildii. Witamy, możesz teraz zacząć płacić członkowskie podatki, or whatever. Czy to jest tak, że to faktycznie jakieś tam przyniesie dobra, że tak to ujmę dla mnie. Boże, będę mogła te slajmy sprzedawać im te części. Magnet No, ring? teraz jeszcze nie. Mogę się zaręczyć ze sobą na przykład. Czekaj, jak Bo miesiąc tak weszło, to się tak. kocham. A przynajmniej nie, no, dżebelizę, w sensie tak kocham. No tak, Z to miłością do prawda. siebie jest trochę ciężej, ale się staram. To mogę tak pozebrać kwarc. No. Elo, to ja to tylko kopię i idę niżej, nie? Schodzimy coraz niżej. Topaz, już myślałam, że może złoto. To już na pewno bym każdej kobiecie zaimponowała, mając złoto. Takiego dosyć. Najlepsiejsze. Hashtag ZBest. To takie pierdziaśne są te dźwięki. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Bum. Bum. I bum. Bum, bum. Czy coś jeszcze. A, zrobiłam kółeczko. Czy mogę to rozbić? Czy to będzie takie troszeczkę ciężkie, bo to jest taka dosyć duża skała. Okej, czyli to się da bez problemu rozbić. Już zaczynałam mieć wątpliwości. Nie tylko na temat swojego życia i egzystencji. Jak będziecie grać wieczorem, to mogę przyjść. Chyba. Zobaczymy. Ale jestem akurat dzisiaj wolna, więc będzie Eluwina. Nie wiem w sumie czego się jeszcze mogę spodziewać do tego poziomu, że tak to imę, w sensie, czy to mogę znaleźć jakieś dobra? Szaja moja Wikipedio, weź mi powiedz, co się dzieje na świecie, w świecie jaskiń. Bo jestem tutaj zajęta walką z nieprzyjaciółmi losu, ledwo uchodzę z życiem, wcale nie mam pełnego paska HP. Nie mam czasu lukać na Wikipedię. Ty jesteś tutaj moją służką wikipediową. Chyba, że nie znajdę przejścia, już nie będę mogła zejść niżej, no to. Ale chyba niewiele brakuje dwóch poziomów, to by się chociaż przydało tak, że tak tu imę na Hama wziąć, zlecieć po prostu niżej, żeby te windy sobie odblokować. Dzięki za followa, Gamoniu. Dobra, zejście, 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 zejście. Czy jest w ogóle jakiś taki procent szans na przykład, że że w centrum mapy masz, nie wiem, 50 kurde procent, żeby ci wypadło przejście, a jak jesteś, nie wiem, w rogu, to masz 10%. Bo tak trochę nie mam całego życia na to, żeby się przekopywać tutaj przez każdą skałę. Znaczy, teoretycznie mam, ale kończy mi się właśnie energia. Wolałabym nie umrzeć, bo się boję, że jak umrę w jaskini, to będzie już tak jak kaput. Wychodzę, bo się boję. Wychodzę, bo się boję stracić te wszystkie dobre. Jeszcze musimy zajść do tych głąbów z Adventure Guild. Nie. Ta wymienię kurde stary, no powiedzmy, zardzewiały miecz na kurde drewniany. Marzę o tym.
Naprawdę, kurwa, dream come true. Masz tego slajma. Magnecika może bym sobie zostawiła. Beczki, tu koleś nie ma nic dobrego, to po co ja w ogóle przystępuję do tej gildii? Te większe... No, czyli takie RNG totalne, ale widzę, że tu jakieś jeszcze dużo... Dużo tych, dużo będzie potworów do rozwalenia. Dobra, ja przynajmniej nie będziemy się nudzić. Nie te klawiszki. Mogę ci pokazać cycki. Ale widzę, nie jest zainteresowany. Te cycki były takie nudne, że poszedł spać. Dobra, tam. To co się będą marnować, idę pokazać komu innemu, nie Jelo. Właśnie, ile, powiedz nam, panie inżynierze, ile trzeba, żeby naprawić ten most? No dawaj, kurwa, zaskocz nas. Nie widzę, ten most, tego mostu jeszcze nie było na wykładach, to nie wie, ile trzeba drewna. Wie tylko, ile trzeba, żeby naprawić ten udupiony nad wodą, tą drugą wodą. Także nad wodą, wow, specyficzne! Już po prostu bardziej dokładna być nie mogłam. Ale dalej chcę dowiedzieć się, co robią te gumi jagody takie w tych w kamieniach. Czy mogę ją pchnąć? Nie. Nie klikam przecież w ciebie. Czy ja mogę używać bloka? Ale widzieliście, w nią nie mogę machnąć. Sama się podstawi. Nie mogę. Ja widzę tylko takie trzy kropki na głowę na zasadzie. Okej, okay, psychol. Ja pójdę do domu. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. I kolejny, ja bym mało sukcesywny dzień. No bo co mogę zrobić? Wow, mogę sprzedać Srafi Doyla. Za... Ale co mi to daje? Nic ciekawego. Nic. A, nic. Już myślałam, że nie będę mogła zjeść tego piorunujące jajko, or whatever. I się stanie coś magicznego. Być elektryzujące, będę spojrzenie na kogo nie spojrzy, to będę od razu spadać spodnie. To by było coś. To by był wyczyn. Klej w sumie mogę sprzedać. I don't need this shit. Nie, nie umiem. Ja jestem strasznie dużo. Nie umiem sprzedawać rzeczy, bo jest takie... Zawsze, że coś się może sprzedać. O, piesek śpi. Nie, to jest chyba do tych drugich. Tu idą kamienie. Te alki chyba idą tu. Whatever, niech pójdą tu, może tak. Wszystko wyjebać na mordę, idziemy spać. Wow, 20 zarobiłam. Fenomenalny wynik. Po prostu bogatsza być nie mogę. Niech wyrastają moje ziemniaki. I need help. W ogóle to nawet śpi z tym na łbie. No i nie muszę podlewać. Za cudowny dzień. Pieresto is now selling fertilizer. Why don't you swing by and see if you can afford if you do... Tak, dozyn, kurde, już marzy, tak? Kurde, normalnie 1 500 000 900 tego szajsu kupię. Nie zesraj się. Ścinamy drewno. Drewno nam będzie potrzebne do naprawy mostu. Shaya, can you? Bo nie wiem, czy to mi na tablecie. Dziękuję. Nie wiem, czy na tablecie mi to dobrze wyskoczyło. Bo niewygodnie jest. Ach, jak to dobrze mieć moderację. I z nią rozmawiać, bo jest basically stream jednoosobowy. Easy. Dobra, zbieramy gówno. Geotkę będzie można iść otworzyć. Być może, nie wiem. Nie planowałam jeszcze dnia dzisiejszego, guys. Najważniejsze jest to, żeby to drewno mieć, ale podejrzewam, że ona to prędzej się po prostu kopytami z...
przykład będzie ona się prędzej kopetami zakryje, niż wydropi te 200, bo już chciałam po prostu mieć to z głowy. Wiecie, w ogóle... Muszę posadzić chyba gdzieś trochę drewna. Jak tak o tym myślę, no bo są te. No jakoś muszę jakby odzyskiwać drewno, ale nie chcę tak po prostu posadzić sobie randomowo ni w kij, ni w żopę, bo to się będzie ten mijać celem i będzie mi tylko syf robić, a będę miał tak ładnie zaplanowane wtedy miejsce. Gdybym mogły rosnąć tylko w wyznaczonych terytoriach. To będzie taki... jakby to ująć? Nie szkoła leśna, bardziej wojsko leśne. Tylko najbardziej quality drzewa. Boom. Nie wiem, skitu uwielbiam dźwięk rąbania drewna. To jest najpiękniejszy dźwięk na świecie i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Drzewko rąb. A jak nie, to zarąb starą. Wszystko jedno mi. Nie no, żartuję. Jej stara i tak nie żyje. W sensie drzeby Lizy. Sorry, dziadu Lizy. W sumie drzeby Lizy stara też nie, bo drzeby Lizy sama nie żyje, także... Na jedno wychodzi. Dobra. Ojej, żeby to tak było łatwo w prawdziwym życiu, to ja bym, kurde, babci zawsze trawnik kosiła, nie? Specjalnie bym przyjeżdżała, żeby jej ten trawnik skosić, jakby to tak wyglądało, że sobie... Czułabym się wtedy jak... jakiś, kurde, airbender albo... To właśnie to samo pomyślałam, ale nie chciałam mówić o swojej głowie. Że ten, jak... Czujcie, jak są dzieci, one często, wiecie, wchodzą do wody i tak machają rękami. I jest taki, o, jestem waterbenderem, to ja bym była jakimś, nie wiem, trawobenderem, czy coś, to było równie piękne. Ty, mam chyba na ten most, w sensie by stykło. Wyrzucić ten syf, bo muszę trochę zarobić. Ja powinna mieć w zapasie tyle drewna, żeby się nie bało i się... Mam, to easy, idziemy robić most. Mam tylko nadzieję, że tego nie trzeba energii, bo... And got one here. Robasie! Czy ja właśnie znalazłam w ziemi bębenek? Okej. Nie, trawobenderem będę. Trawabender beats earthbender. O, jakaś karteczka była, a mnie nie było. Czy to do mnie? Mam! Akurat mam. Do kiedy mam ci go dostarczyć, drogi Lizusie? Dwa dni to dostarczę jutro. Muszę jeszcze przegrzebać śmietniki sąsiadów. Bez tego nie może się dobrze skończyć dzień. Chciałabym znowu znaleźć jakieś żarcie, żeby dać je dziecku. To jest najlepsze, co mogłam zrobić w tej grze. Dać dziecku, kurde, klopsy ze śmietnika. O, musielka. O, ja dwie muszelki mogę sobie zrobić teraz stanik z muszelek. Moje życie w tej krainie jest już pełne. Mogę odejść zadowolona. Take me home, country road. Dobra. Robimy mosty dla pana starosty. No, mam drewno. Na to potrzebowałam 300... Co, nic nie powiem. Nic nie powiem, bo się mogę tylko popłakać, co po najwyżej. O ja, jakiś... Człowiek był tu uwięziony. Jestem gotowa, dawaj to, uwolniłam cię z tej wyspy. Jezu, budujesz człowiekowi kładkę. To zbija teraz z nerwów. Zwracasz jebace wolność? On, no wiesz co, sprzedałbym ci... Sprzedał, nie dał za zwróconą wolność. Sprzedał, ale nie jesteś jeszcze gotowa. Ty kurwa nie jesteś gotowy na moją furię, na furię moich pięści. Idę po ciebie. Idę ci wpierdolić, jak już wciągnę kokę do końca. O, siema, emo boy. Co tam, jesteś moim skater boyem, co nie? On był chłopakiem, ja byłam dziewczyną. Ze śmietnikowym beretem, czy to może być bardziej obius? No porozmawiaj ze mną. Ty, ale widzieliście, to jak na niego szłam, to on zaczął się tak...
jakiś wręcz telepać, kurde, ze złości, aż w końcu przeszedł przez moje ciało, jak duch, ghost. Zapamiętać, nie wkurzać Emosa, bo ma jakieś dziwne moce nadprzyrodzone. A jutro będziemy zanosić ametyst. Mam nadzieję, że jutro też będzie padać, nie będziemy musieli podlewać. Ty mi Avril siedzieć w głowie. Czuję się, jakbym znowu była nastoletnią dziewczynką. Najgorsze lata mojego życia. Nie chcę wracać, please. Don't take me home. Not this country road. Bęben trzeba będzie zanieść do tego Dekla, z tego... Kalmiki mogę posprzedawać, niektóre ten na przykład chcę sprzedać, bo jest zwykły. I rybę. Bo mimo wszystko muszę coś zarobić. Wyobraźcie sobie, jaka ta gra byłaby upierdliwa, gdyby jeszcze oprócz tego właśnie, no jak ciężko jest tutaj tak szak się utrzymać, jak chcesz odkładać środki, etc. Jakby trzeba było jeszcze wziąć, się karmić, że tak to ujmę. Myślę, że ja wtedy bym już nie dała rady w to grać, już by przerosło moje umiejętności. Jeszcze te trzy sprzedamy. Czemu nie? Zostawiam sobie te lepsze, bo te lepsze zawsze się przydają, a te słabe to zawsze można sprzedać na easy. Jest czwarta, a ja będę szła spać. Nie, dobra, to może chociaż już mu zaniesiemy tego ametysta. Wiesz co, myślę, że nie tyle na rybach bym jechała cały... Jeśli całe życie masz tam się jakieś dwa dni, to pewnie tak, bo potem już bym się odechciała łowić i bym stwierdziła, pierdolę, wolę umrzeć. Śmierć nie jest taka zła. Mogło być naprawdę gorzej. Dobra, kto chciał jeszcze tego? Linus? Sluis, ale Linus? Nie no, super, mamy... okolicznego Menela, który zamiast powiedzieć, hej, może masz gdzieś pod ręką, nie wiem, jakiś chlebek, którego nie jesz, albo klipsici, albo może po prostu chciałbyś dla mnie coś ugotować, bo minęło to, nie, wiesz co, stary, może masz jakiś ametyst, taki gdzieś piękny, fioletowy kamień, co gdzieś tam może leży u ciebie, jest taki niepotrzebny. Ja bym chętnie wziął, nie wiem, zamierzasz wpierdolić ten kamień i głód przejdzie, bo... oszukasz swój żołądek, jedząc coś tak pięknego? Naprawdę nie wiem. Po co ci ty... Właśnie, że kurde, jesteś bezrobotny, żyjesz sobie kurde obok tej jaskini, mógłbyś sam zejść i se zebrać, to nie to mnie będzie wysyłać. Bezczelny, ukradnę ci wszystkie jagody. Kurde, nic ci nie zostawię. Będziesz samego krzaka musiało pierdzielać, naprawdę. Żeś mnie teraz wkurzył. Zostawię ci jedne jagody, z najlitość pana. I za te 300 golda, stary, mógłbyś sobie kupić porządny obiad, a zamiast tego... Ja nie wierzę w tego człowieka, naprawdę. Mogę mu dać jagodę jeszcze? No. Znaj łaskę pana. Nie mogę cię... Ty, bębenek teraz noszę na śmietniku. Jestem człowiekiem orkiestrą. Bo mogę uderzać w bęben i to wydaje dźwięki, ale mogę też uderzać w swój hełmik i to wydaje dźwięki. Humbala, 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 humbala. Mogę grać na tym bębenku? O tak, Ginter może ci więcej powiedzieć, jak oddasz do muzeum. Beach, please. To jest, kurde, normalnie zagranie pokroju EA. O, jeśli chcesz wiedzieć więcej, wykup nasze DLC za $25. No bo, kurde, mogę na tym zarobić. Tam podejrzewam dobre dwa koła za item. To nie, to oddaj Gunterowi. Gunter bardzo tego potrzebuje do szczęścia. Nie! Idziemy do środka. Chowaj J-gody, chowaj ten cały syf. Kapelusz też, w sumie po co nam kapelusz? Nie będziemy potrzebować już żadnego innego kapelusza w naszym życiu. Tupper. To jest po to, żebym mogła mieć wodę w różnych miejscach na farmie? I guess so. Eat it. Za co ja tyle zarobiłam? A kalm jak ładnie, god damn. Ty, to się opłaca w takim razie chodzić, sprawdzać co kilka dni na te plaże, czy są jakieś muszelki. A na tym można się ładnie dorobić. No jutro są urodziny kogoś tam. Nie. To wszystko jest takie drogie, a jest trochę pieniędzy dla siebie.
coś mi wyrosło. Ja, jak cudownie, nic mi nie wyrosło i muszę wszystko podlewać od rana. Tak, to było moje marzenie. Wstawałem dzisiaj rano z myślą, tak chcę spędzić mój dzień. Dokładnie tak. Jest też, bo momentami się nie chce po prostu mieć coś tak słuchać tej muzyki. Dobra, zauważyłam, że mam mało wody. Pewnie tak szak nie będzie starczyć, żeby skończyć, ale myślę, że to jest, kurde, dobry moment, żeby uzupełnić też troszkę. A soków z drzew? Po co miałabym na przykład zbierać sok z tego, z kasztana, że tak to w sensie z drzewa kasztanowego? To się legitnie pije? Czy jestem jakaś może niedoinformowana? Czy nie będę wyprzeć? Kurde, się nie znam. But... Chociaż nie, to chyba wyrosło i to też. Nie. Jakiś krzyż mi wyrasta. Gdzie jest krzyż? Na mojej formie. Co to jest? Parsznypki. Yes. Parsznypki górą. Niech mi tylko ktoś spróbuje poprosić o parsznypka, to go zabiję, bo właśnie zamierzam go sprzedać. Bye bye, parsznypki. Psa napoję, póki jeszcze mam trochę wody. No i co robisz, pies? No ale... może, ale po co? To jest takie, no jakby... Ale w sumie podejrzewam, że w medycynie holistycznej to jedzenie trawy byłoby w stanie pomóc, także... Nieważne, co tam to, co mówiłam. Nic nie mówiłam. O, tutaj mamy te dandeliony. Gdzie mogę jechać, jakbym chciała jechać? Jak widać, kurwa, nigdzie. No nie... Aha, z out of service. A potem chyba trzeba kogoś ogarnąć, żeby ruszył dół. Pewnie pan trzeba będzie urabiać, bo ona wygląda jak taka stara busiara. Busiara, patusiara. Ouu! Właśnie, właśnie, miałam coś sprawdzić jeszcze. O kurde. Wracam odkupić parsznypkę. No bo co, ziemniaki mi się robią, cauliflower mi się robi i green bean też mi się robi, więc zaraz będę miała. Po prostu plus 200 IQ, właśnie sobie przypomniałam, no to patrząc po co w ogóle ten parsznypek tam był. Już hodowałam wykwintne warzywa. Dawaj parsznypka. Oddawaj parsznypa. Dziękuję. Jakby to nie zadziałało, to myślę, popłakałam teraz kolejne kilka dni, trzeba by czekać, aż parsznypek słoski swoje wyrośnie. Gole żałuję, że ona jak chodzi, to nie ma jakichś dodatkowych takich tych dźwięków, jak ona obija łbem. O tę kurde metalową tą metalową pokrywę. To by było cudowne. Dobra, idę na plażę połowić i pogrzebać sąsiadom w śmieciach. O ja, znalazłam gazetę, cudownie. Czy mogę dziecku dać gazetę? Lots of love, gówniarzu. Wygląda jakby się prawie miał popłakać. I dobra, jak bardzo nienawidziłeś tego prezentu? Chcę wiedzieć. Gdzie jesteś? Vincent. Liked gifts. A nie ma, a to dziwne, że nie ma tam czego. A tu jest miscellaneous. Hated gifts. Hell yeah. No. No, ja akurat mam traumę z behawioryzmu, bo miałam chyba dwie nauczycielki, z którymi miałam te przedmioty i obie nie mówiły behawioryzm, tylko behawioryzm. Ja po prostu szału dostawałam już w pewnym momencie. Naprawdę. Co chwilę tylko behawioryzm, behawioryzm. Ja podejrzewam dlatego, że one były uczone tak jakby, wiecie, że jak macie słowo behave, to się tak właśnie jakby behave wymawia prawie, że... No ale behavior jako zachowanie to jest co innego, kobieto. Do Englishuj się, zanim otworzysz mordę, dziękuję. Co i co i co? Jakaś łatwa chyba sztuka. Próbowałam w ogóle dzisiaj dograć jakieś takie rozszerzenie, bo są takie... To się mówi. Kurde, kurde się drapałam. Są takie rozszerzenia dwa dotyczące Stardew Valley na Twitchu.
Jeden to podobno ma umożliwiać widzom zmiany pogody w mojej grze, ale nie do końca wiem, jakby to miało działać, ponieważ nie było żadnej instrukcji na zasadzie, że nie wiem, musicie na przykład nie wiem, wpisać ten kod tutaj, żeby swoją grę poszedł. Takie nie, po prostu to do wybierania pogody. Ja mam takie... No ale jak to ma tak se magicznie działać? Co się tak połączy z moją grą? Chyba, że po prostu wtedy jakby muszę mieć połączonego Steama z tym, z Twitchem i wtedy jakby wiecie, jakoś automatycznie to wyłapuje, naprawdę nie mam pojęcia. A drugi był do tego, że można za bitsy wysyłać itemy. Czyli, że mogę wam na przykład, nie wiem, wpisać, że jeśli chcecie mi, powiedzmy na przykład, nie wiem, wysłać do gry item ametyst, na przykład właśnie taki, żeby mi pomóc, żebym na przykład miała właśnie temu typowi co dać, to na przykład musicie zapłacić 50 bitsów. Ja sobie dostaję ten item na pocztę, ale się nie chciało akurat skonfigurować. No. Można by być może tak zrobić. I przecież są chyba lepsze ryby, bo na przykład między innymi... Jezu, za... Cię co, nie? Strzelił mi palec i teraz się muszę pilnować. Bo generalnie tak jak siedziałam, jak mówiłam, to oczywiście sobie skórę tak dziubałam na drugim palcu i przez to nie miałam palca na myszce i nie reagowałam wystarczająco szybko. A muszę trochę połowić, żeby właśnie mieć tego żyć. Nie chcę umrzeć. Kurde, znowu to robię. Nie mogę, mam ja w sumie muszę coś dziubać. Ja dlatego w ogóle ostatnio mając zajęcia i przygotowując w ogóle projekt z tego, jak wygląda specyfika dziecka z ADHD i tak dalej, zaczęłam się zastanawiać, czy może ja nie mam, bo jakby przejawiam bardzo wiele schematów zachowań, które przejawiają osoby, które mają stwierdzone ADHD. Trochę sobie lampkę obniżę, bo mnie irytuje. I tak sobie myślę, czy nie będę, jak już się kwarantanna wszystko skończy, będzie spokój, czy nie pójdę sobie tego sprawdzić. Tak wiecie, nawet z czystej ciekawości i też dlatego, że mnie to zwyczajnie irytują niektóre jakby rzeczy, które z tego wynikają. Na przykład to, że ja nie umiem wysiedzieć w miejscu. Nie tak jak wiecie, że powiedzmy, że muszę biegać, ale też tak jak na przykład mają dzieci, że kiedy muszą siedzieć w miejscu, to muszą sobie czymś kompensować. Ja na przykład, odkąd pamiętam, i w sumie dziwię się, że nikt z moich rodziców ani nauczycieli nie pomyślał, że to może być to, mam coś takiego, że ja tak zwany szyję nogą. Ja po prostu siedzę i cały czas noga mi chodzi. Nieważne, czy jestem w autobusie, w samochodzie, na lekcji, gdziekolwiek, zawsze mi gdzieś tam ta noga się dyga. Albo właśnie sobie cały czas skubię palec, żeby po prostu jakiś ruch się wykonywał. Między innymi. I to tak chyba najbardziej zwróciło właśnie moją uwagę, bo to od zawsze było też mi wytykane jako problem, że na przykład ludzi denerwuje, że wiecie, siedzę na ławce i do ławka cała chodzi, bo po prostu kurde, noga mi odstawia jakiś koncert. No co ja poradzę? Ale myślę, że fajnie byłoby wiedzieć, bo jest to tak zastanawiające. No. Nerwy, wiesz, to jedna sprawa. Akurat w wyniku nerwów pamiętam właśnie, że nie mam tak powiedzmy na wszystkich palcach, ale na kciukach. Kciuki w okolicach maturalnych to miałam totalnie rozwalone. Ja musiałam chodzić z plastrami, bo po prostu... Ja nawet te plastry skupiłam, ale już po prostu miałam takie rany wydrapane w palcach, że no nie mogłam nie nosić plastrów, bo sobie tylko jakby jeszcze głębiej ten palec wbijałam i to już zaczynało... Nawet jak powiedzmy był ból, to już palec był tak znieczulony, ja tego nie czułam i się po prostu wbijałam dosyć ostro. Trzeba nad tym jakoś zapanować. Wyłowisz coś piękne? Czy będziemy tutaj tak stać godzinami? Znaczy godzinami jak godzinami, tak szak niedługo trzeba będzie się zawrócić, bo nie mamy jakoś zbyt dużo energii, ale chciałabym zrobić coś ciekawego, coś wartościowego. Na przykład jakiegoś księcia ze bajki, który będzie nam... Czy może, jeśli będziemy mieć żonę albo męża, to czy może ona nam zadupiać na farmie i może na przykład za nas podlewać? Jeśli tak, to chcę wiedzieć, kto przejawia takie cudowne zdolności i totalnie go biorę. Będzie totalnie moja dupa. Już na nikogo innego wtedy nie będzie ten. Nie będzie możliwości. Nerwy są upierdliwe. Ale powiem wam, że akurat jestem w szoku. Pamiętam, że Merta chyba wspominała, że ona nie umie łowić w żadnej grze w tym Stardew Valley. I mam takie... Że jakby rozumiem, że jak są te ciężkie ryby, ale jak są na przykład takie ryby jak ta, gdzie tam praktycznie trzeba będzie tam minimalnie za nią podążyć, tam kawałek do góry i do dołu, to mam takie, ale to chyba umiesz, nie? No chyba, że nie, no to wtedy wszystkie questy z rybami odpadają, nie? Ale ciężka ryba, ale walczy. Ale ciężko, o kurde. O nie, prawie uciekła. Wracaj tu. Wracaj tu.
O nie, ale to znaczy, że partner będzie musiał być szczęśliwy. No widzisz, to jest ten problem. Nie chcę uszczęśliwiać mojego partnera życiowego. Bynajmniej nie w Stardew Valley. Ma robić to, co ja chcę, a nie być szczęśliwy. Bo to jest jakby... Konflikt interesów, okej? Okay? Może mieć jedno albo drugie, ale nie może mieć obu. No to się widzę, zregenerowało. To może sprzedamy te dwa... Ej, on wziął i zniknął. Halo, czy... Znaczy już przegapiłam moją szansę na amun. Nie, no pewnie się pojawia tylko w konkretne dni. W resztę dni stwierdza, że... Nie wiem, woli być w środku wyspy. Nie mam kamerki. To jest telefon. I czytam was z tableta. Ta kamerka się zacina, jest do dupy. Tego mówiłam. Zbieram na kamerę. Zbieram, bo ono jest... Wiecie, najfajniejsze w tej kamerze jest to, bo jakby wiem, że są być może lepsze modele, etc. Ale w tej, co ja chcę, jest nie dość, że przynajmniej dla mnie dobra cena, jeszcze do tego w cenę wchodzi futerał i stojak. Tak coś tam mówi poprawnie. Wiecie, no statyw, whatever. Ale akurat dokładnie taki statyw, jak ja bym chciała, na którym widziałam też, że dużo youtuberów używa podobnego i że on jest całkiem wygodny w obsłudze, więc akurat się strasznie podierałam, że ten statyw jest w tym tym... Więc być może jak się uda coś w okolicach moich urodzin odłożyć więcej, to może wtedy. Chociaż jak na razie ja bym raczej priorytetowała u mnie wymianę telefonu, bo ten... bo naprawdę chciałabym zwrócić sobie swój stary telefon. Bardzo mi go brakuje. Ten nowy jest, jakby no dla mnie po prostu jest za słaby. Między innymi też dlatego ten. To wideo za tak wyglądało. Kiedy ty masz tablet graficzny, byś? Jakbym wiedziała, że masz, to bym ci powiedziała: przywieź mi, a od dzisiaj. Sej, Imo, sej. Ja kiedyś rysowałam na tablecie graficznym, się całkiem dobrze bawiłam, także nie to, że chcę ci coś mówić, ale. Ale ja chętnie pożyczę, skoro tak siak masz z nim nic nie robić. Mi się przyda jak najbardziej. Nie, no pobaw się. Chcę, żebyś mi coś narysowała, ale ładnego. Wierzę, że ci się uda. Będziesz moim tym, będziesz moim kolejnym nadwornym rysownikiem. Ujas. By was wszystkich wykorzystywać. To jest cudowne. Nikt mi nie może powiedzieć nie, bo jestem sławnym youtuberem. Życie jest cudowne. Nie. Nie zostawiaj mnie z moją żoną. Tylko nie to. Pobiję mnie. W czym w ogóle wygrałaś, żonko? W ogóle wcześniej ten... Kryśka wbił na Steam i się spytał, czy gramy, czy będę grać w Among Usa. Powiedziałam, że pewnie tak. No to... Ja ci dam, że lepiej jak mnie pobije. Jesteś kurde... To w sumie po co ja tam biegnę, jak tam jest do czwartej? Przecież o czwartej ci ludzie po prostu nie mają żadnego poszanowania do tego, że ja sobie pracuję w innych godzinach niż oni. To właśnie stwierdziłam, że w takim razie dzisiaj gospodaruję czas i dzisiaj mogę pograć w Among Us. Mam nadzieję, że ty też będziesz, bo jeśli mam się ubierać w radziecki strój, to tylko wtedy, kiedy ty też wyglądasz jak Rusek. To wiesz co, nie żeby mówić źle, ale jak ten tablet graficzny pochodzi z AliExpress, to nie jestem przekonana, czy jego jakość jest najlepsza. Ale fajnie, że wygrałeś tak czy siak. Riran, Fortune Teller, Whispering Something. Aha. Dobrze, że obejrzałam wieczorem, jak mają sprawić, że moje życie będzie ciężkie dzisiaj. Po prostu pójdę spać. A już w ogóle odpalałaś? Ściągałaś sterowniki? Testowałaś? No działa to faktycznie tak jak... 162, uuu. Tyle co jeden ziemniak, znaczy co dwa ziemniaki. Dwa kolosy, tyle co dwa ziemniaki. I dzisiaj urodziny ma... Ktoś. Zdążyłam już zapomnieć kto, ale ktoś ma. Pamiętam właśnie, że patrzyłam, że w czwartek ktoś będzie obchodzić. Ej, jak ładnie! Takie płatki kwiatów, róż. I can't believe you. Oh. A czyli mówiłam, stara nie żyje, mamy tylko starego i stary dał nam 500 golda. Dobra. W ogóle nie wiem, po co ja zamykam tę furtkę, jak to jest otwarte, nie? Ale czuję się jakoś tak bezpiecznie, jak ją zamykam.
Ach, to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, moje ulubione. W każdym razie brakuje nam już tylko ziemniora i tego. I fasolki i będziemy mieli całość na jeden ten zielony pak. No to wychodzi. Od tych małych pataponów, co tam żyją w tym community center. Nie po prostu jak to inaczej nazywać. Znaczy, to ni w cholery nie przypomina pataponów, ale w sumie wszystko, co jest takie małe, łażące i słodkie, nazywam pataponami, bo to wszystko mi się kojarzy z pataponami. No i my patapony tak szybko odchodzą. Jesteś moją żoną. Niestety... Stałaś się teraz osobą publiczną, muszę uważać, kiedy cię leję, także... Także fakt faktem, pewne zasady cię nie obowiązują. Dobra, czyli mamy ziemniora... Powiedzcie, że... Co? Fasolę muszę tak... A nie, bo to... A to Kaleb! Kaleba jakiegoś... Kał zebrałam, czyli fasolki są pewnie tutaj. Albo to jest dalej kale i nie kupiłam zielonej. Pewnie nie kupiłam zielonej fasoli, bo mi nie było wstać, już się tak podjarałam. Śnif, śnif. Czekaj, też na chwilę nawet sobie kuknę. Słuchajcie tej muzyczki, ja sobie zobaczę, co tam jest. O, Lilita narysowałaś... Pikne jabłko. I to na tym narysowałaś, rozumiem, na graficznym. I moim zdaniem jak na pierwsze podejście, to dobrze. Moje pierwsze podejście było dużo gorsze. Nie wiem nawet, czy gdziekolwiek mam zapisane te rysunki, bo tak się ich wstydziłam. A w ogóle to jest taki tablet, że jakby... nie wiem, jakby to ująć. Że mają po prostu taki jakby czarny ekran i musisz patrzeć na monitor komputera, żeby rysować, czy jakby pod ręką na tym monitorze widzisz, jak rysujesz. Jak rysujesz. Polska język, trudna język. No, to jest też tak, jak korzystałem, dla mnie to jest tak strasznie nieintuicyjne. I am looking for to bring me 20 copper ores. Ale fajnie, to się opłaca, bo on możemy potem odzyskać te. Kim jest Clint? Kim jest motherfucking Clint? Gdy teraz tak musiała każdego słuchać, też się nie nauczy. Clint. A, to jest ten. A to akurat pójdziemy po te, bo może mam 20, to od razu gejotkę zaniosę. No... Domyślam. Znaczy, na AliExpressie możesz dostać wiele rzeczy, które generalnie nie są z tej półki cenowej, a jakoś tam się znajdują, także najmniej. O, ja znalazłam książkę. Wiesz co, myślę, że to zależy, bo jakby no dla mnie jakby takie trzymanie, a takie myszki to jest zupełnie co innego, jakoś tak się nie mogłam odnaleźć. Ale pamiętam, że rysowałam chwilę, jak mi taki, wtedy myślałam, że przyjaciel, teraz to już raczej tylko znajomy, pożyczył swój tablet graficzny, to pamiętam, że się naprawdę dobrze bawiłam, że było to fajne doświadczenie. Kurde, nie mieszczą mi się. Coś trzeba sprzedać. Sprzedam swoją duszę, można nie. Bierzemy to. I sprzedam... Tych mogę trochę sprzedać. A ziemniaka schowam. Chociaż może zawsze powinnam na szczęście nosić ze sobą jednego ziemniaka. To by brzmiało jak dobry pomysł. No sprzedawaj. Uk. Będziesz. Chcę, żebyś mi coś narysowała ładnego. Na przykład mnie. Czyli czytaj, masz mnie narysować tak, żebym była ładna. Jak w ogóle to ładnie takie płatki wyglądają. So kawaii. Desne. Biegnę teraz. Nie ma nikogo. No, kurde. Jakim cudem ja go nigdy nie zauważę? On się tak po prostu wtapia dobrze w tło. Goddammit. Goddammit, Louis. W ogóle, co ci przeszkadza, że se grzebie w śmietniku? Tak, kurde. Mamy bezdomnego na obrzeżach miasta i to ci jakoś wisi, ale ja nie mogę grzebać w śmietniku, bo to już jest fe. Sam jesteś fe, żeby cię... Masz. Chciałeś. What? Aha, czyli jakby... Okej, czyli muszę mu dać, ale w ogóle... Widzieliście to? Dostał copper ore i this made me depressed.
Czemu? Bo co, bo pracujesz i chciałam ci dać kamyczka i... Hated! Ouch! Dobra. Udam, że nic się nie stało. O, dostałam sernik znowu. Nom nom nom, pyszny sernik. Dobra, i co mogę zrobić z tym sernikiem? A common type of stone with red, brown. Wow, niesamowite. Dobra, czyli trzeba iść kopać. Mamy dosyć sporo energii, to możemy coś tam sydziup w tej ziemi. Stara perikwo. Z tobą nie rozmawiamy, ty będziesz tylko gadać tym, jak jesteś cudowny. Także pies cię jumał. Ha, gdzie znam wszystkie skróty już tego miasta. Tutaj nie jestem pewna, czy byłoby przejście, więc... Znaczy pewnie jest, ale... Kulik. Ale no nie, jednak nie ma, widzicie, daliście się nabyt, jeśli nawet tu nie ma przejścia. W ogóle muszę sobie chyba kiedyś, ale to kiedyś, jak już naprawdę będę długo grać w tę grę, pomyśleć właśnie o tym modzie na edytowanie poza miastem, żeby sobie po prostu jakoś tak móc to wszystko podekorować, ale jak na razie jakby to w ogóle jakby nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Trzymam, czy stoi coś ciekawego, ale oczywiście, że nie. Miasto nie zostawia mi nic. Ciekawego, właśnie miałam kupić tego. Miałam kupić fasolę. Powinnam się teraz wrócić, bo jakby ten jeden dzień fasoli naprawdę zrobi różnicę, a mi to, czy sobie pójdę dzisiaj to wykopać, czy nie, niewielką, ale jestem zbyt leniwa, żeby kazać mojej postaci wracać. Dobra, próbujemy się po prostu przekopać, bo... Nie wiem w sumie, czy z tych żółtych jest jakaś szansa, że wydropi jakieś ore, ale wydaje mi się, że tak. Że wcześniej mi jakby z tego dropiło trochę. Geotka jest. Może to z tego była? Cholera wie. No zielone glutny to są dungeonowe potwory. Dungeonowe. Haha, dungeon. Ale ja nie o tym, ja nie po potwory, ja szukam zejścia, bo tutaj gdzieś pod skałami jest zejście na niższy poziom jaskiń. Znając życie, przekopię pół tego, a tak szak nie znajdę. Ja nie mogę. Gdzie jest to zasrane przejście? O, dziękuję. O, jest. Nie będę go jadł, bo on jest disgusting. Ale z nich lecą takie jadalne rzeczy. O, tego trzeba ubić. Ubijany jesteś na mordę. Ha. Kraba mam. Ubiję go dla ciebie, meine Liebe, my waifu. Pajak jest, o jak zapędzony do kąta. O jak, o patrz na... Ty tam coś... Coś było w tym piachu. Co to za parówa? Wyłaź stąd! Parówo, ty zasrana! Ty, atakuje mnie jakaś podziemna parówka. Okej? No, Diglett powle. No, basically, jak widać. No, jakaś parówka podziemna się rzuciła. Dobra, troszeczkę koperorków jest. Widzę, kolejny nam tutaj stoi na drodze. Spadaj na drzewo prostować banany. No. Dziękuję. Wie, o ja, jest ametyst. Odzyskamy go po tym, jak daliśmy temu dziadowi. Yes. Ametyst to jest mój szczęśliwy kamień, koniec i kropka. Czemu bez fioletowy? I bo kiedyś kupiłam karteczkę z napisem, że ametyst to mój szczęśliwy kamień. Z tego się będę trzymać. Nie! O! Jezu, kolejny! Za dużo was tu! Proszę odejść. Jeny! To jest jakiś gangbang. O, przejście. Super, ale najpierw muszę Digletta, bo wylew się załatwi. Jaka strategia, widzicie? Jak się krew polała! O, rybaczki. Okej, rozbił się na szota, tego się nie spodziewałam. Tak trochę chciałabym zignorować tych typów, mówię, jest tylko to ore potrzebne. Ile już mamy? 8 na 20, nie no, fenomena. Ile mam dni? Raz, dwa. No to jutro trzeba będzie pójść i po prostu się przespawać do tych jaskiń.
Hi. White algae bug meat. Mięso boga, że? Tak wiem, że kończy mi się energia. Dwa naraz. You got nothing on these moves. You got nothing on these moves. You got nothing on these moves. Dobra, wychodzimy stąd, zanim zginiemy. Zanim ja zginę, wy tam siedzicie bezpiecznie i tyle. No bo te zwierzaki tak... Nie zwierzaki. Te potwory tak pierdzą, jak umierają. W sumie, gdybym ja tak pierdziała umierając, to... Basically już dawno byłabym martwa. Dobra, idziemy do domciu. O ja, nie mogę ich wzepchnąć znowu? Co cię obchodzi mój biznes? Się lepiej zajmij swoją żoną. Kiedy sąsiad cię pyta po przyjacielsku, co się u ciebie dzieje. Zajmij się swoją żoną, Brian. Bo powiem Lindzie wszystko. No, jakutki. Sobie nawet nie wiem, czy one widzą mi, znaczy pewnie będą do czegoś potrzebne, prędzej czy później. Ale jak na razie tak zbieram po prostu, żeby ten menel ich nie miał. Jest zbyt zaleniwy na pracę i kurde żąda przenoszenia ametystów, to kurde nie będzie jak tyle. Umrze samotnie i głodny, mówi się trudno. To nie ja podjęłam za niego tę decyzję. Masz wodę, psie. Mieliśmy, dobra, nieważne, już nie pójdę. Miałam takie, a tak, mieliśmy iść po tego, po fasolę. To sobie poszliśmy. Czy coś jest z tego do sprzedania? Nie, to wszystko będzie nam potrzebne, ale muszę sobie zrobić kolejną skrzynkę na dniach. No bo tak, to. No już nie ma miejsca. Basically. Tak, nie, marzę o tym, żeby wdalać te algi po tych potworach. Om nom nom, jak pyszne. Tak to muszę podzielić jak na razie. Film! Szmiałem specjalnie, nie. Living of the land. Nic z tego nie wyniosłam, ale okej. Okay. Dobranoc. Dlatego, że nie czytałam. O, farming. Level 2. Watering can proficiency. Whole proficiency. Nie stąd, jest brzydki. Po co mi maszyna do majonezu, jeśli mogę spytać? Kiedy jesteś na farmie, ale bardziej niż roślinami przyjmujesz się tym, że potrzebujesz kurwa tej jebanej maszyny do majonezu. Właśnie, ktoś miał urodziny, nie sprawdziłam ostatecznie. Ups, przegapiłam czyjeś urodziny. Oopsie daisy. Czytałam na początku nie jail, tylko, znaczy nie Jody, tylko jail i miałam takie what? Fresh cauliflower, może być. Jeśli dzisiaj będę zbierać, a jak nie, no to poczekasz. Miśków, o właśnie, dokładnie tak. O nie, te rośliny, myślałam, że jakieś ciekawsze nasionka wyjdą, to taka... Trochę dupa, nie powiem, że nie. Ale przynajmniej nie będę więcej narzekać, że lika nie mam. Tyle kwiotów, tyle kobiet będę mogła tym obdarować. Wcale, że nie wszystko dla mnie. Ty Beskidy, już więcej po prostu tego gówna tutaj się wysadzić nie mogło. Aż to chyba posprzedaję. Tak, te trzy idą na sprzedaż. I... Nie będę jadła tego prosto... Jezu, pojebało cię, nie będziesz tego żarła prosto z ziemi. Czy jesteś jakaś upośledzona umysłowo? To tu. Idziemy po fasolę. Chociaż nie, rośliny podleję, zanim zapomnę. Tutaj jak nie ma ich dużo. Bo co zostały nam? Kalafiory to jedno coś, co nie jest ziemniakiem, ale jest na grządce ziemniaków, bo tak. I to jest chyba ten cały kał, czy kale, kale, whatever. Ha! Kurde, już myślałam, że to jest... Speedrun tego, speedrun podlewania, ale nie, już nie mamy wody, także idealnie zamknę bramy, żeby nikt nam nie wszedł, bo wcale nie jest tam z boku otwarte. To ten wykrzyknik jak się sra. Ale dobra, no nie mam na tym limitu czasowego, ale gathering trzeba zrobić.
Guate wing i trzeba zrobić fasolę. Znaczy fasolę możemy po prostu kupić i się potem po prostu wysadzi, jakby to nie jest problem. Mam nadzieję, że miał dzisiaj urodziny ktoś mało ważny. Chyba ktoś taki, którego potencjalnie mogłam wyrwać, to będzie mi który... Nie wiem, czy nie miał ten pijak. Nie to, kalendarz. A Pam mnie... Jutro ma ten pijak, a wczoraj miała Pam. Who cares about Pam, naprawdę. Stara pijaczka. Niech se żyje tam w tej przyczepie. To jest taka... Gdyby Balba miała tylko jedno dziecko, to basically to... Gdyby Balba miała jedno dziecko, to byłaby Pam. Zestardziowali. Cię historia zatacza koło. Nie wiem tylko, w jakim cudem ta historia może zatoczyć koło, jak są dwie zupełnie inne historie, ale... Ale ja tutaj, wiecie, wykruwam, tak? Wyczuwam takie głębokie odniesienie. Tu patusiara, tam patusiara. Obie mieszkają w przyczepach. Wszystko się zgadza, jakby nie patrzeć. Dobra, lecimy się nabzynkalać. O ja! Najpierdnięcie było. Ha, w kozi róg cię zapędziło. No i nic nie upuścił, ale bullshit. No dobra, szukamy przejścia, jakby... Od razu lecę... Gdzieś. Miałam powiedzieć, no w dół po prostu, tak najlepiej by było. Niżeli w górę. Może jakiegoś kraba przy okazji znajdę, bo te kraby też muszę trochę poubijać. Bo te slimy to teraz tak mi trochę ni w kij, ni w oko potrzebne. O, jak świetnie szuka się przejścia na niższy poziom. O, jak super, żebym znowu miała przekopać pół jaskini. A specjalnie już zjechałam na piąty poziom, żeby się właśnie nie srać, że o, że muszę zbić pięć poziomów, żeby dotrzeć do piątego i potem się jeszcze nie żyje. To oczywiście gra stwierdziła. Ha, ha, ha. Ci. Pski tu. Ja po prostu w to nie wierzę. Czyli to musi być gdzieś tam na lewo. A specjalnie ten nieszą miałam tak, ja nie chcę mi się z nimi walczyć. To... Pokopię sobie gdzie indziej. O! Ja po prostu schodzę. Dobra. Optymalnie tak, żeby jak najmniej kopać, ale niestety trzeba się będzie bić. Czy to krab? To musi być krab! To musi być krab! Jo, odkryłam kraba. Krab został odkrywany. Weź tam się nie chowaj w tej skorubie, pipko. Walcz jak prawdziwy mężczyzna. Jak prawdziwy krab walcz. No i nic po sobie nie zostawił. Nie ma digleta. Idziemy dalej. No, myślałam, że możemy powiedzieć sayonara, ale w sumie nie ma przejścia. W sumie. Sayonara! Dobra, spływamy. O, krabik. Najgorsze jest też to, że nie wiadomo, czy przejście będzie pod którymś z tych, pod którymś z kamieni, czy może się pojawi po zabiciu potwora, to jest takie... To jest akurat, coś, co bym powiedziała, że jest bardzo upierdliwe. Naprawdę muszę zacząć robić żarcie, które odnawia energię, bo inaczej to będzie dosyć ciężkie będzie chodzenie tutaj do jaskiń. Będę po prostu miała małe możliwości jakiegoś manewru, że tak to umiem. Nie wchodź we mnie! Proszę, mam faceta. Albo dziewczynę, jeszcze nie wiem, jeszcze się z nikim nie związałam tak na poważnie w tej grze. Nie ma w ziemi digleta. Ty masz tylko mięso. Cholerny mięsożer, co się wszyscy muszą z tym tak obnosić. Bez kitu nic, naprawdę. Zaczynam myśleć, że rozkopywanie tak skał obok siebie jest mało sensowne, bo mam wrażenie, że... Kurde! Bo zawsze właśnie wtedy się trafiają takie kwiatki. W ogóle wydam się sobie odnowić jakoś HP, bo tak widzę. Tak się bardzo przejmuję tym, żeby się bronić i w ogóle. Wcale nie wchodzę wszystkim na mordę, żeby się bić. Takie po prostu na gołe klaty w koszulach i elo. Bez kitu. Kamień, kamień, kamień. W sumie czego się spodziewałam, schodzę do jaskini pełnej kamieni i jest wielkie zaskoczenie, że jest kamień. No shit, Sherlocku. Nie wiem, czy może pod tymi kamieniami? Nie, bo myślałam, że może pod nimi jest jakieś większe prawdopodobieństwo, jakieś się tak troszeczkę dłużej zbija. Nie, no to sobie wzięłam, pokopałam tych ore dzisiaj. Ore, ore. A, jeszcze cudy, że tu jest mnóstwo potworów, nie no. Glad to hear that.
O tym właśnie kurwa marzyłam. Nie ma mnie. Dobra, może jednak jestem. Zostaw! Gdzie mój miecz? Na dwa baty. Easy. Leżysz. Szmato. Ha! Jak się odbił. Myślałam, coś ciekawego dropnie, jak jest niebieski, że może jakiś ciekawszy jest, ale... Dropił mi jedno i to samo gówno. Nie, ale bieski tu, ale over... Dobra, że ale overrun by monsters, ale dobra, w sumie trochę ich tu jest. A jestem na wykończeniu energii. Mogę go tam spróbować troszeczkę. Jakby któreś kurde z tych potworów dropły algi, to mogłabym zjeść, bo wiem, że te algi dają. Nie wiem, czy energię, ale wiem, że dają HP. O kurde. Słabo. Dawajcie. 3 na 1 to banda łysego? O! Nie pokonacie mnie. I am the superior. Dobra, algi muszą być jedzone. Algi muszą być jedzone. O ja. Tak. Pieprzaj to. Jeśli chcesz przeżyć. Czy mogę zjeść mięso potwora? No nie bardzo. No zajebiście. Dobrze, że poszłaś, bo jeszcze miałam dosyć. Zjem trochę likę. Ja cię kocham. Całuję. Zjedzmy troszeczkę, żeby troszeczkę móc posiedzieć w tym dungeonie jeszcze. I idziemy dalej w takim razie na przygody. Pora już, więc z nami chodź. Odwiedzimy odległy ląd. Z Jake'em, psem i człowiekiem Finem. Przygody pełne będą chwile. Nie dotykać mnie. Proszę ja cię. Ujzu, ale ten zielony bije jasny tu chłopca. O ja. Ty weź pan się opanuj. Ty wyskituj. Dalej nie ma tego zasranego przejścia. Ty co to ma być? Ja zaczynam się, że to jest jakaś ustawka. Ustawka po to, żebym specjalnie nie mogła kopać tego gówna. Bo wcześniej jakoś nie miałam takich problemów. Jakoś tak, no... Normalnie było, powiedzmy. Ale muszę zacząć trochę bardziej uważać, bo inaczej naprawdę. Zaraz będę musiała stąd iść, ale właśnie nie dlatego, że ten, tylko to jest pewnie krabik, co? Wiedziałam, kurwa. Ty pewnie pod tym krabem będzie przejście, co? Wyłaź stąd, suko! Puk, puk, motherfucker! Goły! Bezbronny! Nieważne, już nic nie mówię. Nic nie mówię. Jest mi po prostu przykro. Tak się muza zmieniła. W sumie jakby nam się udało teraz też szybko jakoś przepchać gdzieś przejście, to by się... O! Idziemy! A gdzie to, żeby się szybko przedostać na poziom 10, żeby już po prostu mieć tam przejście w dół? To będziemy wtedy mogli jeździć niżej. Także ja sobie tutaj troszeczkę pokopię. Może w tym kącie będzie? Kącie ufam tobie. Tak jak ufam prącie. Znaczy prąciu. Seksualne rymy. Tylko tutaj sexual innuendos. No dobra, szukamy dalej. Ale to jest widzę dużo większe niż tam. Nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek dotarłam tak nisko. W sensie zazwyczaj właśnie wcześniej chyba rezygnowałam po prostu. O ja, i w końcu tyle tego ore. Give me the ore. No napieprzaj to. Jestem ciekawa, czy parówka jest w piachu. Nie, piach jest bezpieczny. Wyjątkowo. Ile nam brakuje? A już mamy. Tylko, że dzisiaj nie zdążę, więc trzeba będzie jutro z rana przyjść. Mam nadzieję, że ta misja się nie anuluje. W sensie nie powie mi, że o, już ci czas minął. Bye, bitch. Ja specjalnie tak dla niego. O, zejście tylko jeszcze zbiorę. Specjalnie tak dla niego, przecież te liki wszystkie prawie swoje zjadłam. Zebrane na własnej tej, jak to się mówi, nie krwi, tylko... jedno tylko sobie mi przychodzi do głowy, więc go nie wiem. O, skrzynka! Buty... Wow, bu. Już mam kalosze.
To mi daje defense. Mm. No, kaluszki są ładniejsze. Kaluszki sobie na pewno zostawię, żeby się ewentualnie przebrać. Właśnie, chwila. Czy mogę sobie złożyć pierścionek? Idziemy do góry. Na zero. Jestem zerem, dlatego tam jadę. Idziemy. Idziemy do domu i zobaczę, bo właśnie jak teraz patrzę, że ona może ubierać pierścień, no to przecież znaleźliśmy jeden w jaskini. Więc może ten pierścień można było obrać. Ale nie wiem czemu odruchowo zapominam, że mam kamerę i że mogę tutaj patrzeć i patrzę w stronę, w stronę czatu i mam jakieś takie miny odwalam, to mam takie wait, mam włączoną kamerkę i kamerka jest tu. Ale jeszcze pewnie mnie dużo czasu nim się przyzwyczaję. W ogóle moje pytanie brzmi, czy kamerka dalej działa? Jeszcze, o, widzę, ja to zjechałam po prostu. Tam niżej. Może zapalę światło? Can be, I guess. To zgaszę lampę. No tak się upewniam, chwila. Bo ja w razie czego mam powerbanka gotowego, żeby podłączyć tę kamerkę. Ale... chyba mam jeszcze? Nie wiem, nie widzę, nie chcę mi powiedzieć 42. Myślałam, że wyłączyłam przy przekręcaniu, ale nie. No, nie ruszaj się, kamerko. Dziękuję. Jak ciemno, albo gra się nie przyładowała. Bo z LTBWM. Czy mam na tyle minimalnie wody, żeby psu polać? No to będzie chodzić głodny do jutra, przeżyć. Chyba. Czy jest coś ciekawego w TV? No to jak zwykle, jak mają robić wszystko, żeby jeszcze było ciężkie, to idę po prostu spać dzisiaj. Jele, i to tyle było. O, właśnie jakiś steady ring. Staircase. Po co mi staircase? Znaczy co, że mogę sobie przynieść schody i po prostu tu jepsnąć, jak jestem w tym, jak jestem w jaskini? A tam dobra, nie będę szukać przejścia, jeps, schody. Na czym? No te hortradiszki się ładnie sprzedały. Mhm, dobra. Zitej Duendiz. No i widzicie, i ten quest, ale trzeci, nawet stary, nie mogłam tego zanieść jak chciałam. A srał cię pies, naprawdę. Żeś nie mógł poczekać do rana, imo. Miałam iść po fasolę, znowu zapomniałam. Ale ja mam dobrą pamięć. Naprawdę. Sunis tylko klaskać do tego ręką o czoło, nie o drugą rękę. Dobra, popodlewać ten syf, a może to jednak jest fasola? Fajnie by było wiedzieć, tylko no nie wiadomo, to jeszcze w ogóle chyba truskawki są. Muszę zrobić sobie skrzynię. To przy okazji, bo był quest. Dziękuję na zdrowie. Starałam się nie kichać, ale nie wyszło. Dobra. Chcę mieć tutaj jakieś skrzyneczki, no bo tutaj tak krzak już nie poprowadzę tej linii bezpiecznej dla tego dla terenu, no bo tu jest ta woda i podejrzewam, że nie można. Nawet jak można, no to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To gdzieś tu, no tutaj w rogu mogę mieć skrzynki. To sobie i jupnę. Dwie skrzynie. Jedna skrzynia będzie... Które są ładne? Żadne nie są ładne, goddammit. Chcę brązową. Brązową. Niech będą brązowe. Jedna będzie brązowa, a druga będzie... no niech będzie właśnie taka szara, że one są tych wszystkich kamieni i tak dalej. Tak smelting. Use your furnace to smelt the copper bar. Czy w ogóle ja mam jakieś jeszcze copper barki? Nie mam jeszcze. I pies mi się też wydaje, że widzę, że często ludzie stoją na zewnątrz, więc ja sobie może też jopsnę. O, tu. I co, i mam tak po prostu kliknąć prawym, żeby to tak po prostu elo?
a one cool. Wszystko jest w środku, będą się te... Oj, teraz będzie zabawa w przeprowadzkę, nie? Przeprowadzam się żyć na zewnątrz, będę jak ten mój hoboziomek. O, widzę, w ogóle super mam tego węgla. Właśnie to już wezmę od razu. Tyle co mogę wezmę. Będę tak po prostu przekładać. Jak sierota. No dobra, czyli to się tak samo... Okidoka. Niech to się przepala. Kamienie tu wszelkie powsadzam. Tutaj tę zieleninę zjadliwą. Om nom nom. W ogóle czy... Zastanawiam się, czy... Kurde, no... Bo widzę, że nie bardzo mogę zmienić kolejność tych rzeczy, a ja właśnie wolałabym tak na przykład, o, że tu jest ten, obok jest ten, no tak, są te springonią, to obok są złote i tak dalej, chyba coś jakoś... O, organize, o jas, dobra, będę kochać guzik organize. Orgasmize more like. Ale jestem dzisiaj wyśmienicy, oj, to mówiłam. Że ten patyczek kwiatrzyku, dobra, możemy dołożyć. Biorę wszystko jak leci, potem się będę zastanawiać. Jak to poukładać? Właśnie psu trzeba dać wodę. Bo to jakby wydaje mi się, że raczej pies nie może umrzeć ani nic, ale wolałabym tego nie sprawdzać, naprawdę. Nie muszę. Nie chcę testować takich rzeczy. No właśnie, ten pierścionek chcę założyć. Czy on coś daje? Slightly increases your radius. O, może być. Kopur bar i co mam? Co, komuś coś dać? Czy... Aha, nic, po prostu fajnie zrobiłeś, Elo. Tyle w temacie. Dobra, no to pochować. Tutaj... To bym dała... Kwiatów nie, kwiaty gdzieś tam będę w domu trzymać. Powiedziała, po czym wsadziła kilka kwiatów. No, bo kwiaty nie są aż tak istotne, moim zdaniem, żeby gdzieś tutaj je trzymać. Jakby mogą być w domu i świat się nie skończy. Mam 2K, to w sumie mogłabym iść i ulepszyć kilka rzeczy. Bo mogę. Nie, ale tak serio, to jest tak, że one tam przecież, jak to się mówi, słowo mi teraz wyleciało. Że one przecież tam od jakiejś kwoty mogę je ulepszać. Swoje narzędzie, bo myślałam, czy by sobie kropa nie kupić, ale... O ile dobrze kojarzę, no to jeszcze na to nie mam tak totalnie funduszy. W sensie one są pewnie od tam 10 tysięcy czy coś. Więc to tak nie bardzo bym sobie mogła na to pozwolić. Ale jak się zamienia? Czemu tylko to się zamienia, a te na przykład nie? Okej, okay, dziwne, ale niech będzie. Do kamieni wrzucić to. Organize pięknie. Resztę syfu zostawić w domu. W ogóle muszę sobie to ogarnąć. Hop, hop, z powrotem. Wejdź do tego domu, typi. Kamyczki i tak dalej wezmę tam na zewnątrz. To zostawię, ale to sobie wezmę. Wezmę sobie tego bębena, zaniosę, bo ten typ to pewnie po prostu w porty narobi z radości, że mu przyniosłam bębenek. No i muszę przy okazji przeczytać ten. Co książka nowa mówi, w sumie mogę wziąć geotki, sobie otworzę. Mam nadzieję, że będzie coś ciekawszego niż klej, bo naprawdę tym klejem to sobie mogę w domu co zrobić. Dzisiaj sam ma urodziny, ten co lubi piwsko. Nie wiem, co mu mogę dać, mogę mu dać geotkę czy coś. Może drobnie coś fajnego z geotki to mu dam. Będzie musiał mu wystarczyć. Oddam mu artefakt, a mogłabym go dać do muzeum albo zarobić 2K, bo są chyba warte po 2K. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinny być po 2K, bo jeśli są warte 200, to coś, co jest w ogóle nieopłacalne jest sprzedawać. No Jezu, ktoś znowu czegoś chce, goddamn. Gdzie my sobie snidi? Aha, ej, nie mówcie mi, że ja muszę od nowa je zbierać. Przecież ja cię, Karl, zajebię, tu i teraz, naprawdę. Nie mógł poczekać. Karpik. Nie mógł poczekać do rano, a rano stwierdzi, że wystawi nową ofertę. No, no żeś ty, bambarygło skończona. Nie drzaźnij rekina, jak to mówią. Się robi jak żaba, właśnie mijam jego dom i mam takie lalala, idziemy dalej.
oczywiście żaba robi ze złości. Czy masz coś w śmietniku? Nie, oczywiście, że nie. Bo sami... Dobra, jestem nie w tym miejscu, gdzie powinnam, ale whatever. Geodetkę chcę otworzyć. Czy geodetkę? Geodkę. Jakiś kryształ. O, iron. O, ciekawe, czy... O, liczy się do tego! O, to chcę znaleźć w takim razie tego więcej tutaj. Mhm. Oripment. Znaczy to, że jestem orypana? Jakiś petrified, napisałam, że to może jakiś ten, jakiś jadzik czy coś. Żejdol. No dobra, idźmy mu zanieść ten chłam. Będzie, że dostanę tym razem coś lepszego niż nasiona, nie? Dobra, no, książkę. Nie to mi chodzi. No, widzę, że jest tutaj książka, no weź mnie nie rób... Mówiłem tę perspektywę i teraz weź traf w tę księgę zasraną, nie? Jak mam trafić na tę książkę? O, chyba to. Bobbers. basically, że im więcej ćwiczę, tym wyższy jest mój skill. Ja mam takie no oczywiste dosyć rzeczy. Dobra, idę ci donatować. Najpierw bębenek. W sumie, czekaj, miał być tak. O, bębenek. Potem było to. To. Uhu. Dwie nagrody mi się należą. Dawaj moje nagrody. Melon! Geotka jest fajna, ale kurde, melon to widzę, że oglądał serię z Simsów. Ale duża ta geotka, myślałam, że ona taka mała. Gdy mogę sobie najpierw ciwszego pana melona, ten. Dobra, i co jak kliknę? Skeleton hand, dobra, jak chciałam na to jajko. To legend and return to the... a ten petrified slime? A, tyle, tak stary, już myślałam, że może tyle warto, to nie mam taki, o kurwa, oddawaj to z tego muzeum, nie? Dostałam melona i geodkę, w sumie warto było. Worth it! Ale pogrzebię ci w śmietniku i tak. Znak rozpoznawczy. Właśnie ktoś miał dzisiaj urodziny. Dam mu rybę do śmietnika. Gdzie może być ten pijak sam? To jest tylko moje pytanie. Czy nie sam? Whatever. Shane! Shane może jest w barze już od rana. To było moje założenie. Shane, pijana dupo. Nie ma go, to gdzie on chleje, jak nie tutaj? Że tak w domu? Przecież to nielegalne. O, babci mogę dać rybę za śmietnika. Będziesz mnie lubić? No to turlaj dropsa, babciu, naprawdę. Ja tutaj z dobrego serca... O, coś się chyba dzieje. Nie, chcę iść do domu, proszę. Mhm. Nie potrzebuję twojej zasranej pomocy. Czego chcesz ty, Jojo Martowa Skwo? Ej, w ogóle Kacha mowa, że oni wszyscy poszli, nie wspierają swojego ziombiniego, czy coś? Ej, jakie bździągwy wredne. Jakie bździągwy, myślałam, że to jest takie, wiecie, zżyte miasteczko, że oni się wspierają, czy coś? Zawiodłam się na was wszystkich, co do jednego. Chcę coś kupić. Jak się kupuj? Powiedz mi, jak się kupuje. Bean. Na wszelki wypadek sobie kupię dwa biny jeszcze. Właśnie kiedy? Muszę sprawdzić, kiedy melony będą. Żeby ich teraz nie posadzić, się okaże, że no generalnie one to tak nie o tej porze. Czy mogę coś jeszcze? Basic fertilizer. Basic retaining soil.
Nic tego chyba nie potrzebuję. Jest jakiś katalog, nie? Cherry sapling. Nie. Nic ciekawego, nie masz, stary. Zostawiam cię z twoim problemem. O, jesteś! Mam coś, nie mam ziemniaka, kurde, ale mogę ci dać... nie, nie idź. Tak. Bardzo śmieszny żart, przynajmniej dla mnie. Dostałeś pora. Pora się cieszyć. Ho, 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 ho. Super śmieszne. Normalnie muszę iść do sklepu kupić nowe boki, bo te sobie zerwałam. Dobra, wracamy na feumę. I tutaj posadzę melony. Nie mogę. A, czyli to się samo będzie mówić, że jest out of season. To dobrze. Dobrze, szanuję. Przynajmniej się nie muszę martwić. No, czyli to są pewnie beansy tam się robią. No to niedługo będzie ten będą mogły być zbiory i pójdziemy tam zadowolić te małe patapony. I to schowam. I to też. I w domu sobie pójdę postawić statuetę. Bycia dobrym kopaczem. Dobrym w szukaniu rzeczy w dziurkach. Coś mi to da, jak będę na to patrzeć? Nie, po prostu mam giotkę. Ale w sumie jak było ich więcej, to by tak fajnie wyglądało. Tak wiecie, po dwóch stronach tego. Po dwóch stronach pieca. Taka po prostu wejście do piekła albo jakiejś czeluści kosmicznej. Zamknąć oczywiście trzeba. I w sumie przejdę się jeszcze do tego. Do jaskini. Chociaż chwila! Trzeba powinnam móc to przejście wysadzić. Tylko muszę iść po swojego Sherry Bomba. La bomba. Now she could buy a baby do that. Nie broń się. Nie masz przed czym, to tylko ja. I pies się zaciął w sadzące. Ten pies to jest jednak debil. Ale widać, że to mnie pasuje. No. To tu? A może nie? Wydawało mi się, że to można jakoś wsadzić, ale w sumie teraz to nie chcę ryzykować i marnować tej jednej bomby. Ale spróbuję coś tam wsadzić w jaskini, zobaczymy. Czy w ogóle tak niosę tę bombę na głowie, jak takie, jakbym miała tak straszyć ludzi. Uwaga, uwaga, niosę bombę. Lepiej, żebyście się wszyscy odsunęli. To mogę jemu może podłożyć. Będzie chciał usiąść, a tam bomba i mu cały zadek rozsadzi. Tak było, nie ściemniam. Sranko mocy. Moje pytanie brzmi, czy to mogę rozbić? I'm Zishi. Ty, siema gościu. Ens politais edomamenus, johol panel ideol, ochuluch nens tam molsach. Czy ja muszę znaleźć jakiś kurde słownik w podziemiach? Żeby się z nim zacząć porozumiewać or whatever? No tak nie bardzo kumam, co ten mini ziomek chciał ode mnie. Co mały koleś chciał? Trzeba tego orę pozbierać. Tego głupiego typa. W ogóle inna muza jest teraz w tamtą zielonie. Idź tam, ty zielona skarpeto ruchoma. Zawsze mi się w złą stronę ustawią. Stój ich tam do ściany i tyle. Tak jest chyba najefektywniej. Jakkolwiek mogłabym się wypowiedzieć na temat och, tego co można, jak se można, wiecie, tak w grze troszeczkę dopomóc, jak ja kurde nic nie wiem. No to się wydaje tak jakby najbardziej opłacalne. No ale to idziemy niżej. Z tego kopra już wykopać, żeby mieć spokój, zwłaszcza, że on mi potem to przecież zwróci. Więc nie ma za bardzo co jakby myśleć w tym temacie, czy to się opłaca, czy nie, bo się zwyczajnie opłaca. Coś tutaj dalej, to jest kolejka. O! Coś mi tu lata.
boję się, że mnie ugryzie naprawdę. Taki jest dyskomfort słysząc po prostu ten dźwięk. Tam na górze była kolika, więc się zastanawiam, czy tutaj nie ma jakiegoś... O, no właśnie, jest wagonik. Mogę go pchnąć, czy coś? Okay. Znaczy, tutaj też jest przejście, ale... Powiedzmy, że przejdę tędy, już tu jestem. Nie chcę mi się wracać. O, Holipson! O! Dobra, to może najpierw pozbądźmy się mamy slime. Mama slime jak na razie nie wydaje się zagrożeniem. Mama slime jedynym czym się przejmuje to pewnie swoimi bąbelkami, także będzie łatwym targetem, bo wystarczy, że nie będziemy dotykać jej bąbelków. Także tak długo jak nam nie podchodzą, a teraz jakiś podszedł, no to jest łatwo, bo w sumie nic nie robi. Się pierdala cały dzień, prawdziwa matka Polka. Nie, tylko slime. Już myślałam, że coś może coś fajnego, wiecie, wydropię tutaj takie dni. Jest jeszcze ta pszczoła przyleciała. Nie wiem, co to jest za gangbang naprawdę. Czy w tej grze nie można się pobić uczciwie jeden na jednego? Co prawda ja mam miecze, oni mają tylko własne ciała, ale to nadal uczciwsze niż kurde, co się tutaj dzieje. I wiem, powinnam używać bloka, ale... W każdej grze mam jakby z tym problem, bo jakoś tak mi nie styka, że o, teraz powinnam użyć bloka. Mam takie, nie, będę napierdzielać. Będę napierdzielać, póki jeszcze żyję. Czy jest to gdzieś przejście, czy faktycznie muszę tak właśnie nadupczyć wszystkiemu, co się rusza, żeby znaleźć przejście? No come on! Ile mogę się z tym tłuc? Naprawdę potrzebuję sobie wymienić ten miecz. No! Idź ty! O, cholera, muszę zjeść, muszę zjeść. O, cholipka, ale było blisko. Jakby on mnie teraz trafił, tak jak przed chwilą to zrobił, to już bym dedeka se robiła. Nie, muszę się szybko stąd przedostać niżej gdzieś. O, nie! Dzieci urodziła! Zabiłam kobietę w ciąży, nie? Znaczy slime'a w ciąży, whatever. No to! Czy ona tam teraz usiadła, żeby srać, czy coś? A czemu ty mnie wyciągnąłeś? Ile golda sobie za to pociągnąłeś? Gdzie pindo? Przy tego kwarca to w sumie nic wartościowego nie straciłam. Ale no szkoda generalnie. Trzeba wrócić do domu i odpocząć. Już jest noc. Znaczy, to jest pewnie dlatego, że troszeczkę leżałam tam nieprzytomna. Ale w ogóle jaki ten, że o, chyba sobie rozwaliłem plecy. Pisz, please, przecież był wagonik po drodze, jest winda, weź tam nie udałeś. W sumie nie jestem ciężka, nie jestem kurde tobą. Albo gusem. Jak to jest ciemno i te piski tu. Jest tam to faktycznie ledwo co widać. Czy adekwatnie, bo zazwyczaj no to jest takie, że no nałóżmy taki, wiecie, szary filtr to będzie, że no to jest taka, jak jest legitnie, jak jest noc, to jest faktycznie do dupy to widać wszystko. Szanuję. Trawy w sumie. A co mi tam? Zarobek dnia dzisiejszego. Trawa. Fenomenalnie. Obejrzyjmy jeszcze TV. Mhm. To tak. Ekstra lag. Właśnie dlatego zginamy. Takie to są beznadziejne przypowieści. Przypowieści. Takie beznadziejne w ogóle przepowiednie. Chyba gorszych naprawdę być nie może. Zaraz nam się w sumie kończy wiosna. No Beskity, ja tu bym sobie ulepszyła ten miecz. Czy kalafiorki już są? O, jas! To zbieramy wszystko jak leci. To są te truskawki chyba? Tak. Kurde, a fasole się jeszcze nie zrobiły, no come on! Liczyłam, że już się zrobią, to mówię, właśnie dzisiaj byśmy już odnieśli ten. Ale jak nie, to nie. Dobra, zrobię tak. To zostawiam, to sprzedam.
tego koperka weźmiemy, żeby sobie ulepszyć narzędzie i to w sumie tyle. Taki jest jakby plan na początek dnia. Nie sprzedawałabym normalnie tych kalafiorów, gdyby nie to, że mam jeszcze przecież zapas tych srebrnych. To w razie czego ich się będzie używać. Chociaż może jednego sobie wyciągnę w razie czego, bo tamta jedna biciągwa przecież chciała. Rybaczki. Daj się po prostu do takiego zwykłego. Dam wam laleczkę, to jest creepy. Zresztą mi ciary przyszło taką zakopaną w ziemi. Disgusting. Dobra, czy ktoś coś ode mnie chce, oprócz tego małego człowieka? O, kto co chce? Tak, być może uda mi się złapać. Dzisiaj nikt nic nie obchodzi. To dobrze, bo mnie to też nie obchodzi. What a funny joke. Myślałam, że znowu jest przy swoim ogrodzie, bo miałam powiedzieć, nie pójdę do śmietnika, bo on tam pewnie znowu kampi. Autentycznie, on jest tam non-stop. Siedzi i tylko pilnuje, czy mu w śmietniku nie grzebie, co za mały gnój. Aha, jest jeszcze zamknięte. No, zaraz będzie otwarte. Mam nadzieję, że on jest otwarty też od 8, to nie będę musiała czekać. Aha, on jest od 9. No to w tym czasie idziemy do biblioteki, jak mamy godzinę. Czy w sumie to wystarczy, że zrobię tak? Ta lalkę pewnie mogę mu dać. O, jemetyst. A niech cieszy się chłopak. To New Reward, to ile te rzeczy są warte, że aż dwie nagrody po tym dostałam? To summer, to zaraz będzie lato? Drumblock? Nie mogę ci naprawdę nic lepszego, stary, dać? I w ogóle minęło tylko 10 minut. Szybciej. To co tam? Out of order, idę tam. No puścić mnie, ja bym się sama przyszła po tych torach, ja nie potrzebuję wagonika. Wagoniki są dla... A bo to jest chyba... Yo-Yo Mart. No Yo-Yo Mart też jest. Straciliście potencjalnego klienta. Było otwierać wcześniej. Chyba, że po prostu to są takie wirtualne godziny dla seniorów i dlatego nie chcą mnie wpuścić. Dobra, się Melo, stary, potrzebuję ulepszyć miecz. Aha, nie mogę, czyli mogę tylko kupić tamten drewniany. Dobra, no to weź mi... To przecież mam 2000. A, muszę mieć 5 koper... 5 sroperbarów. Dobra, to idę po sroperbary. Nie mogę mi tego wcześniej, stary, powiedzieć, więc tak przychodzę, tak zadowolony. A ci kazuje, że do pajasia pierdzi Stasia. Nawet nie wiem, czy mamy wystarczająco węgla, żeby je wszystkie przerobić, bo mam chyba jeszcze 3 węgle. I to zabraknie mi jednego. No to nic, no to się pójdzie ewentualnie dzisiaj łowić, czy coś. Jak nie masz co robić, lol. Dobra, idziemy przetapiać. Może z czystego lenistwa autentycznie zrobiłabym tutaj drugą bramkę, żeby mieć bliżej. Nie to. To. No mówiłam, zabraknie mi. A no tak, bo to trzeba tym... A, nie mogę sobie stakować. Się nie dziwię, że ludzie niektórzy mają po kilka piecy w takim razie. Ma tak troszeczkę dupa. Nie widzę w sumie sensu teraz robić, zwłaszcza, że ja rzadko używam. Tego drumblocka chcę sprawdzić. To idę sprzedać. Może jak będę sobie zostawię otwarte przejście, jak mam tak biegać. Jak wygląda użycie drumblocka? Dobra, już idę. A, czyli to nie działa do końca tak, jakbym chciała. Chyba sobie postawię tutaj, w razie czego mi co robić, jak będę robić jakieś rzeczy przy piecu. Yo, dawaj jaki beat. To jest pewnie można jakąś muzykę swoją tworzyć, jak ma się jeszcze inne, ale... No z takiego punktu widzenia jak na razie jest to dla mnie useless.
No i tak jak mówiłam, zabraknie mi jednego. Nie mam w ogóle węgla. Ja idę kopać jednak nie ryby, no bo jeszcze dzisiaj mam czas z tym koperkiem, żeby mu zanieść, więc muszę dokopać. Nie mam chyba HP żadnego, nie? Tak to się sprawdza. Jakby widzę swoją energię, ale gdzie mogę zobaczyć, ile mam HP, bo podejrzewam, że mi się nie odnowiło. Nie, co ja zrobiłam? Tak, kilo, siekiera, hoł, łowienie. To, dobra, tak może być. Bo pewnie, ale to nieważne, w razie czego nauczy się blokować bardzo szybko. Albo po drodze może znajdę jakieś żarło, to po prostu zjem, tak wiecie, na chama, na szejpko. No nie, wszystkie jagody wyżarł, pewnie ten pasibrzuch. Ja mu specjalnie zostawiłam jedne jagody, to je zjadł. A mogły być moje. Niby tutaj mogłabym złowić przed wejściem, ale łowienie właśnie też zabiera energię. Ale w sumie może wymienię ten miecz na drewniany. Żeby stary dał mi spokój. Aha, to jest... Nic się nigdy nie... Połowię przez tę godzinkę. Chyba, że tutaj nie mogę łowić, bo jeszcze jestem za słaba w te klocki. Zobaczymy. No, jednak. Akurat nie to, czego potrzebuję. Jaki tam anchory potrzebuję? Anchory? Anchuel? O, algi będą dobre, jak wejdę, bo z nich na pewno można HP odnowić. I to jeszcze jedna rybka, już pewnie będziemy mogli wejść, to właśnie wymienię ten miecz na... Chwila. Halo? Dobry wieczór. Tak, nie lubię być mieszana w sprawie innych. Ale czasem inaczej się nie da. Daj mi miecz. Jeśli to jest najlepsze, co masz, to I guess. A mogę wszystkie próbować odzyskać? Nie. Ale dobra, lepsze coś niż nic, naprawdę lepszy ryc niż nic. Mogło być tak, że podejrzewam, że jak macie jakieś drogie itemy, to się naprawdę opłaca. Akurat miałam takie sredo dupy, ale w sumie ten kwart zawsze można sprzedać albo do czegoś użyć, więc trochę akurat mi go szkoda było. Bo tam reszta to se może, naprawdę. Dobra. Nie, czy jednak HP mi się odnowiło? Miałam blokować, tak? Widzę, świetnie mi idzie od samego... No, cięż blokowało. Natarcie. Diglett. Tak myślałam, że coś słyszałam. Wracaj tutaj, ty Diglecie. Diglecie, more like. Jest ich więcej? Nie, na szczęście. Już się przez chwilę bałam. Krab! Kłabik. Myślałam, że go nie mogę zebrać, że coś się ścięło tak dziwnie. A tu jest diglet? Nie. Kolejny, kurde, krab.
krab morderca. Ale Biski, tu nigdzie tego ore nie ma, a ja go potrzebuję. Brakuje mi chyba mniej niż 10, więc już by się przydało zgarnąć. Coś jeszcze na dole musi być, no bo... Ej, nie no, powybijałam wszystkich i nie ma nigdzie niżej zejścia. Ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, o co chodzi? Czy ja mam te piaski przekopywać? No, ale jak, kurde, jak trzeba, to trzeba, I guess. O, ore to było. Jakby nie widzę żadnego innego rozwiązania. O! Diglett kolejny. Ty, ale się skutasił, nie? Ale się wziął, skutasił. Pewnie on mi odblokuje przejście. No. Dziękuję z łaski swojej. Ile cię trzeba naprosić, żeby jeden kutas jeden wyszedł z ziemi? A pochodnia mogę zabrać? Mogę ukraść? Lipne. Gin. Gin, masiowaty glucie. Ty też możesz ginąć, jak chcesz. Ale nikomu nie będę mówić, co ma ze sobą robić. Dobra, to ma dużo mniej damage zadaje. Do ściany, sukin kota. No i tu jest zejście, tak jak ostatnio, więc hop. Yes. Z orem. Gdzieś są chyba diglety, bo takie dziwne dźwięki słyszę i się boję, że to... Ale kurde, serce z wszystkiego, ale już się tak ucieszyłam, mówię, ho, ore, to easy, co nie? Tutaj gunwa, nie easy. No akurat właśnie jest tak, że chciałam już kończyć. Myślałam takie, szybko pójdę do jaskini, szybko zapielę. Się skończyło jak zwykle. I przez to znowu nie zrobię tego questa. Bo on to chce do jakby... Najprościej to ujmując tego samego dnia, jak jest jeden dzień, to otrzymać tego samego dnia, więc już jutro rano, w sensie nawet teraz jak uzbieram, to już mu nie będę mogła oddać. Kiedy to jest głupie. Wiem, że to jest strasznie głupie, to trzeba wykopać tego dnia, no kurde, ja mam takie szczęście do tego, że no, nie jestem po prostu fizycznie w stanie tego zrobić. Także to jest moim zdaniem bullshit straszny. Naprawdę będę musiała po prostu następnego dnia, jak mi wyskoczy się w zapas tego naprawdę taki ostry żarcia wyposażyć i dopiero potem iść na dół, bo to w innym wypadku się totalnie mija z celem. O wow, węgiel. Będę mogła chociaż zrobić te głupie sztabki na ulepszenie kilofu. W sumie to też się akurat przyda, żeby ten kilof był ulepszony, bo... Teraz już tak nie zmieni, bo jest 8 wieczorem, co nie, więc... Nigdzie go pewnie nie znajdę, już jest pewnie tam zamknięty u siebie w pokoju i śpi. To jest też tak irytujące, że nie mogę mu, nie wiem, zostawić w skrzynce i powiedzieć, hej, to jest to, o co prosiłeś. O nie, krap idzie, w sumie mam mało energii, spadam do domciu. Do domciu, turururu. Wszystkie to jest jakiś bullshit. Albo to jest bullshit, albo ja po prostu nie umiem grać w takie gry i myślę, że obie rzeczy są bardzo prawdopodobne i obie na siebie wpływają w takim stopniu, że it is true. Kurde, zawsze jak to się kręci, to mam takie, oh, może robaczyk gdzieś tutaj, ja nie ma robaśków. Ja mam wrażenie, że... To taka wielka ćma? Goddammit. Nie, to chyba ptak. Jak się tak przyjrzałam, to ptak, to niewielka ćma. Ale było blisko. Że te robaczki jakoś tak rzadko występują, a mam wrażenie, że jak kiedyś gdzieś tam widziałam u paru osób jakieś takie, wiecie, właśnie ukradkiem jakieś Stardew Valley czy coś, to mi się tak wydawało, że te robaki to tak dosyć często się pojawiały. No i niech się robi. I do rana się powinno zrobić. Nie, jedz. Obejrzyj coś. The Queen of Sauce. O, jakiś radish salad. I dobrze. Żokiewka mocy. Dzisiaj chyba nic nie zrobiliśmy, bo nic nie, no, nic nie oddawało. A może... O ja, tak... Ale cauliflower jest opłacalny, goddammit. Ale nie! Nie! Nie sprzedam się! Only ziemniaki!
Ale dzisiaj przegraliśmy dosyć ładnie, ponad tydzień dobry, także ja nic nie będę zaczynać, no bo to tak szak nam wywali. Także ja wam dziękuję, że byliście, widzę, znowu zjechałam trochę z tego, ale muszę sobie jeszcze kamerkę ogarnąć. Tym, którzy oglądają to na YouTube, dzięki za lajki, wsparcie, znacie ten deal i do ziemniaczenia.